siedmiu z Halifaxa. Mojej załodze z dywizjonu 300 i 301 w Anglii poświęcam. Na wstępie pragnę wyjaśnić, dlaczego w tytule mojej książki znajduje się słowo Halifax. Jest to nazwa czterosilnikowego bombowca angielskiego, na którym w czasie II wojny światowej latali między innymi również Polacy. Wśród członków jednej z załóg dywizjonu 301 wykonałem szereg operacji także ja, obecnie znany ci, drogi czytelniku, z filmowej roli pana Onufrego Zagłoby. Nie czuję się powołany do kreślenia historii polskiego lotnictwa bombowego w Anglii. Jest to mój jedynie bardzo osobisty przekaz klimatu i niektórych wydarzeń z okresu służby w dywizjonie 300 i 301. Mieczysław Pawlikowski. Ile to już lat? Sporo. Był rok 1937. Wtedy po raz pierwszy oderwałem się na wysokość kilkudziesięciu centymetrów od ziemi. Szybowałem kilkanaście metrów. Było to przeżycie, którego nigdy już nie mogłem zapomnieć. W klapie gimnazjalisty błękitniała odznaka pilota szybowcowego. Najpiękniejszy sport moich młodzieńczych lat. Sport, bo zawodem miało być aktorstwo. Właśnie w szkole średniej połknąłem dwa bakcyle – lotnictwa i teatru. Teatr stał się profesją, lotnictwo – spełnieniem żołnierskiego obowiązku w czasie II wojny światowej. Późną jesienią 1939 roku udałem się samotrzeć z plecakiem przez Słowację na Węgry, a z Budapesztu pociągiem do Francji. Na lotnisku Lyon-Bron tworzyły się pierwsze kadry polskich sił powietrznych. Najprzeróżniejszymi drogami ściągała tu brać lotnicza, wiążąc z pracą organizacyjną na tym lotnisku nadzieję na odwet za wrzesień. Gościnna Francja, znajdująca się w tym czasie w stanie wojny z Niemcami, otwarła serca przybywającym Polakom. Polacy czekali jednak, by otwarto także magazyny z bronią i broń tę dano do ręki. Była nagromadzona nienawiść do Niemców, ale nie było broni, nie było samolotów. Czas płynął, a optymiści pocieszali. Bądźcie spokojni, Francja ma wszystko. Nadejdzie odpowiednia chwila, a przekonacie się, Francja uzbrojona jest po zęby. W podobnych sytuacjach najchętniej wierzy się optymistom. Cóż mieli robić Polacy? Formowali eskadry, kompletowali załogi i czekali na sprzęt. Gdy na lotnisku wylądował jakiś samolot, niemal wszyscy biegli, by przypatrzyć się, dotknąć, wyrzucić z siebie gorycz wyczekiwania. Były to kolejne przypływy nadziei. Któż mógł przewidzieć, że słynna linia Maginota we Francji jest starszą siostrą naszego gromkiego, silni, zwarci, gotowi? Któż mógł przewidzieć, że nawet ta znikoma ilość gratów powietrznych otrzymanych w trudnej chwili od Francji wystarczy lotnikom polskim, by zwyciężać i chwalebnie bronić francuskiego nieba? Na tym to lotnisku pod Lyonem w listopadzie 1939 roku powstała piąta eskadra ochotnicza. Przedziwna to była eskadra i pewnie w kronikach lotnictwa polskiego na emigracji pominięta zostanie milczeniem. Żywot jej był bowiem bardzo krótki i w okresie formowania się polskich skrzydeł mało kto chciał zauważyć jej istnienie, ale była. Jak powstała? Do dowództwa bazy przybywali młodzi ludzie, cywile, prosząc o przyjęcie do lotnictwa. Uciekli z okupowanego kraju i oto są. Mają przeszkolenie szybowcowe, motorowe, spadochronowe, także wielki zapał i koniecznie chcą latać. Nieco na wyrost były zachcianki wypowiadane wobec uczestników kampanii wrześniowej, którzy w walkach nad Polską mieli szczęście strącać już samoloty niemieckie. Oni też chcieli latać, ale niestety wciąż nie mieli na czym. Ochotników jednak przybywało i wreszcie postanowiono powołać do życia piątą ochotniczą. W końcu listopada stan eskadry wynosił 60 chłopa, przeważnie młodzież akademicka, między nimi prawnik, inżynier, dziennikarz, aktor, lekarz. Spali w ciasnocie, czekali na przydział mundurów, bielizny, mieli najniższy żołd, nie starczało nawet na papierosy. Szefem tych ikarów
mianowano poczciwego sierżanta mechanika weterana I wojny światowej Władysława R. Z wielkim trudem przychodziło mu wprowadzać wojskowy rygor wśród tych równych, ale nieco rozbrykanych chłopców. Pewnego dnia, wyprowadzony z równowagi jakimś żartem młodzieńczym, krzyknął groźnie do któregoś z ochotników: za karę odbiorę wam! Długo myślał, co też może odebrać takiemu biedakowi. Wreszcie znalazł: odbiorę wam cenzus! Kochany szef przekonał się jednak szybko, że te chłopaki kochają go jak ojca, i równie szybko zapanowała między nami prawdziwie rodzinna atmosfera. W godzinach wolnych od zajęć wojskowych szef zmieniał się w pilnego ucznia języka francuskiego i nadziwić się nie mógł, że ten język, który wbijali mu do głowy jego podwładni, jest taki wymyślny. Inaczej się pisze, a inaczej mówi. Potem chodził dumny, że z tej gromady maminych synków zrobił prawdziwych żołnierzy. Tęsknota za krajem, czekanie na wiadomości o losach najbliższych, wypełniający serca młodzieńczy zapał do czynu, wszystko to łączyło naszą ochotniczą rodzinę i zacieśniało więzy prawdziwej przyjaźni. I oto znów podniosła się fala optymizmu. Przyjechali Anglicy, werbują ochotników do RAF-u, gwarantują szkolenie i dobry sprzęt. W marcu 1940 roku z naszej eskadry jedzie do Anglii kilkunastu chłopaków, a w kwietniu są tam już wszyscy. Po kilku miesiącach intensywnego szkolenia wielu latało już w dywizjonach operacyjnych, inni doskonalili swoje rzemiosło w szkołach różnych specjalności. Każdego niemal tygodnia dochodziły wieści, że grono naszych kolegów pomniejszyło się. Dla statystyk RAF-u było to wykreślenie jednego czy kilku numerów ewidencyjnych, trudnych do wymówienia nazwisk. Dla nas bolesny cios, utrata kogoś najbliższego. Kiedy byłem na pogrzebie załogi Władka, zatrzymałem się przed rzędem świeżych mogił. Nie chciałem uwierzyć, że to już tylu. Dziwna to była eskadra, pomyślałem. Przy życiu pozostało zaledwie kilkunastu, a ci też latają na wojnę. Porucznik obserwator Leopold Skwierczyński, w cywilu aktor, był twórcą lotniczej czołówki teatralnej. Nim rozpocząłem szkolenie bojowe, wstąpiłem do tej czołówki, by przez kilka miesięcy wędrować po Anglii i Szkocji z Zemstą Aleksandra Fredry i Grubymi Rybami Michała Bałuckiego. Oto co na temat naszej teatralnej działalności pisałem w Skrzydłach, piśmie żołnierzy polskich sił powietrznych, w październiku 1944 roku w felietonie Beatus Quitenet, Skrzydła. Wprawdzie pan Bennett, mówiąc Beatus Quitenet, nie miał na myśli skrzydeł. Na pewno nie, ale w tym czasie ludzie mogli równie dobrze żyć bez nich. Dziś, w XX wieku, ludzie bez skrzydeł żyć nie mogą. Szczęśliwy więc ten, kto je ma. Parę miesięcy temu dowiedziałem się z dziennika radiowego nadawanego w języku polskim, że wprowadzono obecnie amerykański samolot myśliwski, który może walczyć na takiej wysokości, na jaką żadna maszyna nieprzyjacielska nie wejdzie. Z kim więc ma walczyć? Nie do pozazdroszczenia byłby chyba los pilota, który szukając walki latałby tak wysoko, że nieprzyjaciel nie mógłby się do niego wdrapać. W dziedzinie fantazji lotniczej osiągamy pułap nieprawdopodobny. Oto jeszcze jeden kwiatek z naszej prasy cywilnej. Szwadron samolotów myśliwskich szarżował dzielnie na bombowce niemieckie. Wypadki fenomenalnej ignorancji, jeśli idzie o dziedzinę lotnictwa, grasują nieznośnie w naszej prasie i radiu. I chociaż po długim, bezlotnym okresie obrośliśmy w piórka, brak jest wciąż niestety skrzydeł naszej emigracyjnej prasie i audycjom radiowym. Może wreszcie w sprawach lotnictwa będą zabierali głos ci, którzy przynajmniej raz w życiu widzieli prawdziwy samolot, przynajmniej z odległości 100 metrów. Równocześnie ze startem dwutygodnika Skrzydła wyleciała w powietrze lotnicza czołówka teatralna. Latała długo i poprawnie, wylądowała pomyślnie. Przez 3 miesiące lataliśmy z komedią Aleksandra Fredry Zemsta. Zjeździliśmy Anglię i Szkocję, byliśmy prawie wszędzie tam, gdzie znajdowali się Polacy. Warunki grania mieliśmy różne. Czasem trafiały się sceny z dobrym oświetleniem i kilkoma kurtynami, ale bywały też zestawione z 4 stołów, na których aktorzy musieli mijać się niemal górą, a gdy Cześnik wyjął karabelę, okupował całą scenę. Nieraz graliśmy też w namiotach. Oj, jak szumiało w czasie deszczu.
Im trudniejsze były warunki, tym serdeczniej reagowano, tym łapczywiej słuchano. Świetnie znali nas kolejarze na stacjach węzłowych. Gdy wysiadało 8 polskich lotników i 2 piękne panie, znaczyło to, że będą szukać wózka bagażowego i ładować nań jakieś dziwne rzeczy, ni to meble, ni to ściany. Graliśmy w polskim szpitalu, który mieścił się w Starym Zamku. Przedstawienie oczywiście odbyło się w plenerze, niezapomniana sceneria i wrażenie. Musiały być bardzo zdziwione mury Starego Zamczyska Szkockiego, kiedy na krużganku pojawiła się para amantów w przedziwnych strojach. Drżały pewnie ze strachu, kiedy z baszt w nieznanym im języku wykrzykiwało dwu wąsali. Gdyby mury te mogły zrozumieć polski język, zdziwiłyby się jeszcze bardziej. Spór, jak wiemy, szedł o dziurę w murze, której wcale nie było. Może domyśliły się w końcu, że Polacy często prowadzą spory o coś, czego w ogóle nie ma. Na zakończenie objazdu po Szkocji otrzymaliśmy zaproszenie odwiedzenia naszego statku flagowego, MS Batory. Było to wielkie dla nas przeżycie. Oto po długich miesiącach bytowania na obczyźnie mieliśmy stanąć na skrawku wolnego polskiego terytorium. Po przybyciu do portu już z daleka dostrzegamy jego sylwetkę. Nad nim płachta chmur i smuga czarnego dymu oraz krążące mewy. Dobijamy motorówką. Nasi marynarze proszą gości na pokład. Po bardzo serdecznym powitaniu prawdziwy polski obiad, polskie papierosy, no i zwiedzanie statku. Długo stoję przed umieszczoną na statku skrzynką pocztową. Zwykła, najzwyklejsza skrzynka pocztowa, jaką można było spotkać na każdym niemal rogu ulicy w Polsce. Jakże inaczej patrzyłem tam na nią, a jakże teraz. Orzełek i napis, skrzynka pocztowa. I to wszystko, a jednak to tak wiele. Po tych wojażach artystycznych musiałem pożegnać kolegów aktorów, by rozpocząć szkolenie w nowej specjalności lotniczej – bombardiera. Bombardier był swego rodzaju uniwersalistą. Musiał znać się na wszystkim i w razie potrzeby zastąpić każdego członka załogi – pilota, nawigatora, radiotelegrafistę. Głównym jednak jego zadaniem było opanowanie sztuki skutecznego bombardowania. Ćwiczebne bomby były białe, na nosie miały zieloną obwódkę i ważyły znacznie mniej niż bojowe. W momentach eksplozji wydzielały z siebie obłoczek dymu. Bombardier był zadowolony, jeśli bomba spadła w myśl instrukcji wydanej podczas odprawy szkolnej. Gorzej było, jeśli bomba znalazła się tam, gdzie się jej najmniej spodziewano. Bombardier pękał wprost ze złości, ale nie było zbyt wiele czasu na rozdzieranie szat z tego powodu, gdyż pilot robił drugi nalot i trzeba było szybko przygotować się do zrzucenia następnej. Po kilkunastu takich bombardowaniach wyniki bywały coraz lepsze. Padały rekordy poprzednich kursów, podczas których szkolili się angielscy lotnicy. Rozchodzi się po lotnisku wieść, że ten Polish course is very well. Wiadomo, Polish. Do celnego zrzucania bomb pomaga świetny celownik. Polakom pomaga jeszcze i to, że przeżyli wrzesień. Wtedy poznaliśmy, co to są bomby. Nie wiedzieliśmy wprawdzie, jaki jest tor ich spadania. Nie zastanawialiśmy się nad ich gatunkiem. Wiedzieliśmy, że są straszne. Dziś dożyliśmy chwili, gdy role zmieniły się. Klimek, Czesio, Jerzy i Władek, my wszyscy będziemy patrzyli przez nasze bombardierskie okno na cele niemieckie. Będziemy najdokładniej umieszczać w celowniku te cele i zamiast maleńkich bomb ćwiczebnych będziemy zwalniać setki, tysiączki, czterotysiączki bomby jeszcze straszniejsze niż te we wrześniu. 18 OTU, tak nazywała się baza, w której gromadzili się świeżo upieczeni piloci, nawigatorzy, bombardierzy, radiotelegrafiści i strzelcy pokładowi. Tu właśnie dobierały się i formowały załogi, które po ostrym treningu, tak zwanym zgrywaniu, odchodziły do polskich dywizjonów bombowych. Na tym lotnisku zrodziła się i nasza Janowa załoga pod wodzą podporucznika pilota Jana K. W 18 OTU przyszło nam jeszcze spędzić święta Bożego Narodzenia. Czwarta wigilia na obczyźnie. Po raz czwarty składaliśmy sobie życzenia powrotu do kraju już na następną gwiazdkę. Po tradycyjnej wigilii kolędy, wspomnienia i zapewnienia, że za rok. Na początku 1943 roku załoga nasza została przydzielona do Dywizjonu Bombowego 300.
Dopiero w dywizjonie zdaliśmy sobie w pełni sprawę z tego, co to jest zgrana, wypróbowana załoga. Załoga bowiem to działanie zespołowe, które tak pięknie określa rzymska zasada. Viribus unitis, uzupełniona polskim zawołaniem. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tymi też zasadami określany był stosunek załogi latającej do personelu obsługi naziemnej, do mechaników. Personel latający plus mechanicy to dopiero jedna solidarna rodzina. Zaczęło się od tego, że Roman, nasz radiotelegrafista, umówił się na dzisiejszy wieczór z Rudą Betty. W gronie szoferek, które odwoziły nas do samolotów, Betty miała opinię najbardziej pechowej. Trzech kolejnych jej amantów przeniosło się systemem przyspieszonym z personelu nadziemnego do personelu podziemnego. Czesio nie powrócił znad Berlina, Heniek utonął w kanale, a ostatni jej wzdychulec, Tońko, wyskoczył wprawdzie ze spadochronem, ale zrobił to zbyt nisko. Nie ulegało już żadnej wątpliwości, że Betty przynosi pecha. Unikano więc, jak widać, nie bez powodów wszelkich z nią bliższych kontaktów. Dopiero wspomniany Romcio uparł się, że będzie pierwszym, który przełamie pecha i umówił się z nią na dzisiejszy wieczór do sąsiedniego miasteczka na dancing. Tłumaczyliśmy mu najdobitniej, że naraża w ten sposób całą załogę, która dopiero zaczyna karierę bojową. Niech zechce zrozumieć, że tu chodzi o 5 młodych istnień i tak dalej, ale nic nie pomagało. Na upór nie ma lekarstwa. Po kilku dniach pogody, w czasie której nawet miejscowe wrony chodziły piechotą, a cóż dopiero mówić o szanujących się lotnikach, wiatr przepędził niskie chmury i zadowolony z siebie przycichł. O godzinie 11 zapowiedziano na naszej stacji wielką, świętą wojnę. Leci wszystko, co żyje, więc nasza załoga też. Starzy weterani, ci po 20 i więcej lotach operacyjnych, orzekli jednogłośnie, że zanosi się na coś poważnego. Diagnoza ich bynajmniej nie wpłynęła dodatnio na samopoczucie młodej załogi. Jeżeli dodamy jeszcze czynnik rudego pecha, powstaje w sumie gama uczuć bynajmniej nieradosnych. Tak było w naszych duszach. Na twarzach malowała się jednak pewność siebie, na jaką tylko zdobywają się zazwyczaj ci, którzy jeszcze nie wąchali prochu. Pierwsza tura albo kolejka operacyjna w dywizjonie bombowym wynosi 30 lotów. Dziś czeka nas pierwszy. Koszt wyszkolenia załogi bombowca, jak mawiano nam często, amortyzuje się dopiero po 3 lotach. Wziąwszy to pod uwagę, Jasio, nasz pilot i dowódca załogi, oświadczył, że nie możemy robić kawału królowi angielskiemu i przynajmniej w ciągu 3 pierwszych lotów musimy wracać do bazy. Przyklasnęliśmy mu jednogłośnie i zapewniając samych siebie, że na stratę materialną narażać domu królewskiego nie możemy, udaliśmy się na odprawę. Punktualnie o godzinie 16 weszła do sali starszyzna dywizjonowa. Inteligentniak, czyli brytyjski oficer wywiadu, odsłania olbrzymią mapę i mówi łamaną polszczyzną. Proszę panów, dziś nie ma lipy. Your target for the night is Essen. Wasz cel w nocy to Essen. A mówiłem, otwierają sezon różany. Teraz nie będzie nic innego, tylko rura i rura. Kiedy zobaczycie, jak tam gorąco, to i wam zmięknie rura, wtrącił nawiasowo Kundzio. Kundzio faktycznie ma powód do miękkiej rury. Wykonał 4 loty nad Essen i za każdym razem wracał postrzelany jak sito. Koledzy nawet postanowili na własną rękę nadać mu obywatelstwo honorowe Essen z gwarancją na piśmie, że jeżeli tam będzie zestrzelony, zapłacą wszystkie jego długi w sąsiadujących z lotniskiem barach. Kundzio ma więc prawo znać się na Essenie, a ja mam dreszcze. Oficer taktyczny informuje, że tej nocy w nalocie weźmie udział 800 maszyn. Nasz dywizjon leci w trzeciej fali. Cel zostanie oznaczony czerwonymi i zielonymi rakietami. Inni oficerowie mówią o położeniu obiektów, które są na rozkładzie, rozmieszczeniu artylerii, reflektorów, balonów i pasach obrony myśliwców niemieckich. Teraz już nie mogło być wątpliwości, że Essen jest reprezentacyjnym celem Rzeszy i że czeka nas tam bardzo gorące przyjęcie. Odprawa skończona. O godzinie 19 kolacja, o 21 start. Jedziemy do maszyny. Szoferka spojrzała mi w oczy tak, jakby ostatni raz w życiu miała mnie oglądać. Rozmowa z mechanikami, papieros.
opowiadamy kawały, podobno dobre, opowiadający śmieje się do rozpuku. Wreszcie próba silników i start. Migają sygnały świetlne. W mroku toczą się po lotnisku czarne opasłe Wellingtony. Jeden za drugim gramolą się ciężko w powietrze. Ryk silników przepędza ciszę marcowego wieczoru aż za okoliczne miasteczka. Tu i ówdzie gromadki ludzi wymachujących rękami na szczęście i pomyślną robotę. Jest w tym gwarze silników jakaś nuta dumy, w owym wymachiwaniu jakaś troska najgorętsza, a w miganiu kolorowych świateł i odrywaniu się czarnych potworów lecących w jednym kierunku dreszcz niesamowitości. Wysokość 10 tysięcy stóp. Włączyć tlen. Temperatura -24 stopnie. Mnie jest gorąco. Zbliżamy się do nieprzyjacielskiego brzegu. Widać już ścianę reflektorów, błyski pocisków artyleryjskich. Jasio mówi, że to jest zupełnie naturalne, bo oni są tam od tego, żeby strzelać. Może i ma rację, nie wiem. Wiem natomiast, że pierwsze światła reflektorów liżą już cielsko Wellingtona i ogień artyleryjski jest coraz bardziej celny. Uważać na myśliwce, zbliżamy się do Essen. Cel widać jak na dłoni. Wielkie morze ognia na ziemi. Nad miastem płonie olbrzymia, różnokolorowa choinka, jakby jakąś niewidzialną ręką zawieszona u niebieskiego stropu. Jesteśmy coraz bliżej. Maszyna wije się w unikach. Uciekaj w lewo, łapią nas w stożek. Forsujemy ostatnią linię obrony. Odłamki walą po kadłubie i płatach, a każde uderzenie powoduje tak silny wstrząs i wydaje tak niemiły dla ucha łoskot, że człowiek w duchu myśli: już koniec, za chwilę grat rozleci się w kawałki. Dławiący zapach prochu i te przeklęte, oślepiające reflektory. Jasio wywija maszyną na wszystkie strony. Otwieraj drzwi bombowe, trochę w prawo, dobrze, jeszcze, bomby poszły. Trzymaj, do zdjęcia, byczo, zrobione. Tusze coś rozerwało blisko moja głowa, powiedział spokojnie Józek, nasz strzelec ogonowy, Amerykanin polskiego pochodzenia, bardzo źle mówiący po polsku. Wiedzieliśmy, że to coś musiało rozerwać się bardzo blisko, bo maszyna poszła jak zwariowana w dół i w kadłubie zakotłowało od prochu jak w piekle. Uciekaj w prawo i znów rąbnęło gratem. Namierzyli się Wciąż jesteśmy nad celem. Czas rośnie w godziny, w setki lat. Ale dostał, krzyknął ktoś i cisza. Kto to mówił? Wciąż cisza, samolot traci wysokość, pilot nie odzywa się. Macam nogą spadochron i myślę, że gdyby przyszło skakać w to morze pocisków, człowiek długo by się nie męczył. Wreszcie wszystko wyjaśniło się. Odłamek, który wpadł przez górną szybę pilota, przeciął równocześnie kable telefonu pokładowego. Wszystko to zrobił dlatego, by nawet nie zadrasnąwszy Jasia, upaść mu potulnie do nóg. Zbliżamy się do Amsterdamu, a wciąż jeszcze widać płonące Essen. Wchodzimy nad morze. Tak, to była dobra robota, pomyślałem w duchu. Z zadumy wyrwało mnie szturchnięcie w łokieć. Jasio pokazuje zegary pokładowe. Psia krew. W lewym silniku spadają gwałtownie obroty. Biegnę więc pompować ręcznie olej i staram się przekonać silnik via pompa, że musi jeszcze wytrzymać 2 godziny. Musi. Niech zechce zrozumieć, że to jest nasz pierwszy lot, że woda w Morzu Północnym jest bardzo zimna. Wydawało mi się, nawet byłem tego pewien, że w tej chwili stoi nad moją znękaną głową ruda Betty i śmieje się szyderczo. Dociągnęliśmy do bazy. Maszyna była podziurawiona, szyby wybite, silnik przestrzelony. W wieżyczce tylnego strzelca widniała dziura wielkości ludzkiej głowy. Nie przypuszczaliśmy, że z naszą Petką było aż tak źle. A Józek po wyjściu z wieżyczki ukląkł i ucałował ziemię 3 razy. Następnie wytarł prochem osmoloną twarz i powiedział z ulgą: no, jeden lot się już ma, jeszcze tylko 29. Długo czekaliśmy na powrót Ewki. Przyszła wreszcie wiadomość z lotniska położonego w pobliżu kanału, że nasi lądowali tam przymusowo z rannym na pokładzie. Kilka tygodni później porucznik Kos, członek tej załogi, wspominał: tak naprawdę był to mój ostatni w życiu lot bojowy. Każdy z nas latających wie, że kiedyś musi przyjść ten ostatni lot, tylko żaden z nas nie wie kiedy i jak. Latałem jako strzelec tylny, tak zwany ogonowy, hamulcowy. Ogonowy to każdy wie, ale dlaczego hamulcowy? Sam nie wiem, chyba żeby było ładniej, bo to do Rymu. Praca takiego strzelca dałaby się ująć w paru słowach, ale to nieważne. Osobiście byłem bardzo zadowolony ze swego ogona. Był to ogonek, że buzi dać.
Ponieważ Pan Bóg obudził mnie wzrostem aż 163 cm, więc było mi w ogonie miło i przytulnie, a znałem go jak swoje 5 palców. Pielęgniarz ogona Ewki, tak się zwał oficjalnie, kochał się w nim, bowiem ogon zawsze był wypielęgnowany i tak czysty, że zdawał się płonąć w słońcu jak cudowna bańka mydlana. Jego 2 sikawki to po prostu szczyt troski i opieki, nigdy się nie zająknęły, a oddech miały tak głęboki, że jednym westchnieniem mogły wydmuchać z siebie 1000 pocisków. W takim to ogonie latało się, że aż miło. Do chwili wejścia nad Essen lot był raczej spokojny, piekło zaczęło się nad celem. Pamiętacie, co tam się działo? Po zrzuceniu bomb, gdy już zeszliśmy bramą wylotową, zobaczyłem pod nami świecące linie startowe, a z nich wzlatujące myśliwce. No, pomyślałem w duchu, będzie zabawa. I nagle wybuchło z ziemi 50 reflektorów. Wszystkie wycelowane wprost w Ewkę. Złapali nas. Pilot zrobił z Wellingtona myśliwca i ten wykonywał poczciwie wszystko, czego od niego się żądało, ale reflektory wciąż nas trzymały. Wybuchy pocisków artyleryjskich zbliżały się do nas. Czasami zdawało się, że już nas dopadają. W pewnym momencie reflektory zaczęły robić niezrozumiałe dla nas ruchy i znaki. Część z nich dała spokój Ewce i tylko kilka trzymało ją w objęciach. Wreszcie zrozumieliśmy. Teraz rzucą się na nas myśliwce. Wiedziałem, że na pewno myśliwiec przyjdzie z tyłu. Szukałem go wzrokiem. Byłem oślepiony reflektorami. W pewnej chwili w odległości 100-150 metrów z boku i z tyłu jakby M109, który szedł wprost na mnie. Te cholerne reflektory, w oczach jakby mleko. Zwróciłem KM-y w kierunku lecącego Szwaba. Wytrzeszczałem oczy, patrzyłem uważnie i zobaczyłem jakby poruszający się cień. Złapałem w celowniki i nacisnąłem spust. Jednocześnie poczułem, jakby ktoś wyrżnął mnie w twarz i sprzed oczu zniknął mi celownik. Widziałem, jak od przeciwnika oddzielały się iskierki i pędziły wprost na mnie. Widziałem i własne pociski. Świeciły i szły wprost na Niemca. Skupiłem całą uwagę, by szły najdokładniej. Sikawki nie zawodziły. Pokazywały jeden ze swych najgłębszych oddechów. Trwało to kilka, może kilkanaście sekund. W końcu M109 zwalił się w prawo i poszedł w dół. Oczy zachodziły mi jakby mgłą. Bólu na razie nie odczuwałem. Instynktownie przetarłem oczy i poczułem, że mam całą twarz we krwi. Na miejscu prawego oka namacałem jakąś dużą gulę. Pewnie nabił mi guza, pomyślałem. Jeszcze raz przetarłem oczy. Teraz widziałem nieco lepiej. Chciałem poruszyć wieżyczkę, ale była unieruchomiona. Przełączyłem na działanie ręczne. Oczy wciąż zalewała krew. Miałem bardzo utrudnioną obserwację. Zwróciłem się do radiotelegrafisty, żeby wszedł do wieżyczki Astro i obserwował. Otrzymałem odpowiedź, że nic z tego, bo wieżyczki już nie ma. Nagle słyszę głos obserwatora. Pilnuj dobrze, bo będzie ich tu więcej. Odpowiedziałem, że trochę mi trudno obserwować, bo krew zalewa oczy. Widocznie gdzieś dostałem, mam nawet guza. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ten guz był akurat tam, gdzie powinno być oko. Równocześnie stwierdziłem, że celownik w ogóle znikł. Macałem ręką, ale nie było go. Został odstrzelony. Wypatrywanie przeciągało się w nieskończoność. Wroga na szczęście nie było widać. Lot trwał. Słyszałem, jak drucik meldował, że radio ma rozwalone pociskami, a drugi pilot, że oliwa się wylała, zegary zbiorników benzyny pokazują zero, z wyjątkiem jednego, który ma tylko 40 galonów. Zaczynało mnie mdlić. Odkręciłem tlen na pełny regulator. Zrobiło się trochę lepiej. Słyszałem, że pytali mnie, jak się czuję. Odpowiedziałem, że dobrze. Tak mi się przynajmniej wydawało. W samolocie naradzano się, ale to niezbyt mnie interesowało. Wszystko zaczynało mi obojętnieć. Całą uwagę skupiłem na tym, żeby mnie nikt nie podszedł od tyłu. Trwało to tak, aż do osiągnięcia południowego brzegu Anglii, gdzie pilot od razu zdecydował się lądować. Mieliśmy wyjątkowe szczęście. Trafiliśmy wprost na lotnisko. Drugi pilot przybiegł uwolnić mnie z unieruchomionej wieżyczki. Lądowania prawie nie czułem. Izba chorych, lekarz, zastrzyki, męczące torsje, aż w końcu sen, a potem szpital i stół operacyjny. Teraz czuję się dobrze, z czarną opaską na prawym oku jest mi nawet do twarzy. A Ewka, ta nasza ukochana Ewka, ucierpiała bardzo. Widziałem jej fotografię, wyglądała żałośnie. Jeżeli w takim stanie dostarczyła nas do Anglii, śmiało można powiedzieć, że była wierna, wierna jak najczulsza kochanka.
Porucznikowi K. zaliczono zestrzelonego M-109. Dziś piersi jego zdobi krzyż Virtuti Militari i czterokrotnie przyznany krzyż walecznych. Pracuje w obsłudze naziemnej dywizjonu. Po 3 lotach operacyjnych załoga nasza dostała tygodniowy urlop, który postanowiliśmy wbrew początkowym planom spędzić osobno, każdy na własną rękę. Więc Jasio jedzie pod Londyn, bo ma jakieś ważne sprawy rodzinne. Kazik i Romcio do Szkocji. Józek na wybrzeże do Blackpool, a ja do Londynu. W kwaterach naszych kipiało od rana. Prasowanie galowych mundurów, pakowanie się, staranne golenie. Słowem, czynności, o których do tej pory pochłonięci wrażeniami wojennymi nie myśleliśmy. Dla Józka rzeczą najważniejszą było pomalowanie wianuszka gapy strzeleckiej na zielono. Koniecznie musi mieć wianuszek pomalowany. Po 3 lotach operacyjnych dostaje się prawo noszenia odznaki polowej, to znaczy z zielonym wianuszkiem. Miał wtedy Józek niedoprasowane spodnie, używaną koszulę i pożyczony od kolegów kołnierz. Wieniec za to był tak zielony, że nawet daltonista zieleń tę musiał dojrzeć. Przy pożegnaniu życzyliśmy sobie wszystkiego najlepszego, a najbardziej gorąco wypowiadaliśmy chęć niewidzenia się przynajmniej przez tydzień. Ustaliliśmy jednak, na wszelki wypadek, miejsce w Londynie, w którym ewentualnie będzie można się spotkać. Świetnie więc, gdyby coś... Rozjechaliśmy się każdy w swoją stronę. Już po kilku godzinach było mi trochę tęskno i żałowałem, że nie jedziemy w kupie. Na drugi dzień bardzo tęskniłem, a 4 dnia, wbrew umowie, spotkaliśmy się wszyscy w Wellington Clubie. Każdy z załogi oczywiście przypadkowo trafił do Londynu. Nie chciał tego, ale tak się złożyło. Powitalną kolejkę obstalował Roman. Wypiliśmy. Stawiali inni. Kiedy przyszedł czas na Jasia, zaszła rzecz nieoczekiwana. Jasio, który rzadko przybiera postawę oficjalną, tym razem zamówiwszy podwójne i to wzmocnione, przemówił cedząc każde słowo. Otóż, proszę panów, dziwnym zbiegiem okoliczności spotkaliśmy się w komplecie. Gadaj szybciej, nie jąkaj się. Nie jestem już kawalerem, wystrzelił nagle. Ukrywałem swoje narzeczeństwo, ale dziś, kiedy stałem się od 2 dni szczęśliwym małżonkiem, postanowiłem powiedzieć wam wszystko. Roman natychmiast odstawił kielich i spokojnym, bezbarwnym głosem bąknął – gratuluję. Kazik natomiast wstał, poprawił krawat i tonem zupełnie już dramatycznym oznajmił – wiedziałem zawsze, że jesteś chłopem odważnym. To jednak, o czym dowiedzieliśmy się przed chwilą, świadczy o odwadze wręcz gigantycznej. Gratuluję. Jasio nic nie mówił, ja siedziałem cicho, a Józek milczał. Po chwili Józek wyjął portfel, otworzył i długo patrzył w jego puste wnętrze. Westchnąwszy ciężko, rzekł – urlop się kończy, pieniędzy nie ma, abym się upił na pestkę. Żona właśnie prosiła – wyraz żona w ustach Jasia brzmiał jakoś sztucznie i można było łatwo wyczuć, że z tym słowem niezbyt sobie radzi. Czy nie chcielibyście do nas pod Londyn chociaż na obiad – Na stypę chciałeś powiedzieć, wtrąciłem. No trudno, stało się, pojedziemy. Niech twoja żona pozna załogę, której teraz grozi zagłada. Sam wiesz, jak kończą się takie małżeństwa. Mamy jeszcze 27 lotów, to nie żarty. Pozostałe 3 dni urlopu spędziliśmy w gronie nowej rodziny Jasia. Żona okazała się czarującą Irlandką. Roman, zwariowany entuzjasta rudych włosów, pierwszy zaczął nas przekonywać, że taka żona w załodze to majątek. Józkowi z zachwytu plątał się język i do Mary mówił po polsku, a do nas po angielsku. Ciągle się mylił. Kazio zaś zaprzyjaźnił się z młodszym bratem Mary i usiłował wytłumaczyć mu swoją angielszczyzną zasady astronawigacji. Wiem na pewno, że kiedy chłopak dorośnie i stanie przed komisją poborową, z płaczem będzie prosił, by nie przydzielano go do lotnictwa. Urlop spędziliśmy w doskonałym nastroju. Po odwiedzeniu hotelu Rubens, w którym mieściło się dowództwo naszego lotnictwa i gdzie urzędowały wszystkie leśne dziadki, napisałem fraszkę o lataniu. Fraszka o lataniu. Ikar, jak z ksiąg legendy najjaśniej wynika, był pierwszym, który zginął śmiercią lotnika. Przyczyna wypadku? Dostał przegrzania skrzydeł
incydent niemiły. Dźwigary miał z wosku, więc się roztopiły. A jeszcze w dodatku był bez spadochronu, jak można tu wnioskować, i nie wyszedł z kraksy, choć mógł się ratować. Mówiono później, a każdy serdecznie płakał, że zginął biedak, bo zbyt wysoko latał. Józek, stary pilot, a myśliwiec zażarty, brawurą zapisał przewspaniałe karty i każdy wychwalał jego loty koszące pomiędzy domami, poniżej okien, dosłownie nad głowami. Ten chłop nie nawalał. A raz się zdarzyło, że zawadził o komin i ogień, eksplozja zbiorników już po nim. Mówiono później, a każdy serdecznie płakał, że zginął biedak, bo zbyt nisko latał. Z powyższych doświadczeń wniosek w takim sensie, że najbezpieczniej jest latać windą w Rubensie. Koledzy mówili, że po opublikowaniu tej fraszki za karę mogę się spodziewać zakazu latania na wojnę. Ale jakoś takiego zakazu nie otrzymałem. Czerwcowe słońce harmonizuje z ciszą poranka. Rozproszone po krańcach lotniska Wellingtony wydają się niegroźne, raczej pogodne i dobre. Podobne są do olbrzymich, opasłych świerszczy, które przysiadły na murawie lotniska. Nikt nie uwierzyłby, że te niewinne olbrzymy jeszcze kilka godzin temu wiły się w piekle ognia, ryczały całą mocą silników, wytrząsały ze swego wnętrza zamkniętą w kształty bomb śmierć. Teraz wypoczywają, grzeją swe czarne cielska, wchłaniają oddech trawy, by za kilka godzin znów zerwać się i posępnym warkotem wejść na bojowy szlak codziennego trudu. Wellingtony. Tego dnia byliśmy w doskonałych humorach. Na porannej odprawie dano nam do zrozumienia, że w dzisiejszej wojnie przede wszystkim wezmą udział ci, którzy wrócili z urlopów. Szczegóły zostaną podane na popołudniowej odprawie. Koło baraku eskadry przejeżdża właśnie sznur wózków bombowych. Widzicie, co wiozą? O, na każdym z wózków spoczywa czarne cygaro długości kilku metrów. No, panowie, radzę brać kąpielówki. Lecimy na niską wojnę, zauważył Jasio. Wysoko zaczęliśmy, nisko skończymy się, uzupełnił Kazio. Żona w załodze, a już minowanie. Wózki kolejno zatrzymują się przed maszynami. Mechanicy podwieszają miny. Wysiłkowi ich życzliwie przygląda się słońce. Chyba dopiero teraz na lotnisku operacyjnym zrozumieliśmy w pełni, jak wiele zawdzięczamy mechanikom zwanym skromnie personelem naziemnym. Wiele miejsca, i słusznie, poświęca się wyczynom pilotów myśliwskich czy załogom bombowym, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że bez pracy tych ubrudzonych smarami mrówek sukcesy latających byłyby niemożliwe. To, że maszyny grają, a karabiny czy działka strzelają, możliwe jest dzięki ogromnemu trudowi, jaki wkładają do wspólnego dzieła mechanicy. Wystarczy powiedzieć, że nie było wypadku, aby nawet najbardziej zdemolowana maszyna po locie operacyjnym, już po 24 godzinach od chwili powrotu z wyprawy, nie była gotowa do następnego startu. Podniesiony do góry kciuk pilota bombardiera, radiotelegrafisty czy strzelca oznacza, że wszystko grało jak złoto, czyli było ok. Jest to dla mechaników najmilszą zapłatą. Zapłatą za pełne samozaparcia, godziny ich pracy oraz za godziny nerwów i napięcia w czasie czekania na powrót swojej maszyny. I nie będzie w tym żadnej przesady, jeśli z całym naciskiem podkreślę, że personel latający i mechanicy to dopiero prawdziwa rodzina. Trudno powiedzieć, które wyprawy były bardziej niebezpieczne. Niskie, to znaczy wyprawy z minami, lotem koszącym, czy też wysokie, czyli bombowe, na pułapie od 15 do 20 tysięcy stóp. Trzeba stwierdzić, że załogi mniej chętnie latały na wojny niskie. Na odprawie operacyjnej każdy stara się wchłonąć cały materiał informacyjny, zapamiętać najdrobniejsze, nawet szczegóły, to też panuje tu nastrój skupienia. Jako pierwszy zabiera głos angielski dowódca stacji. Lot dzisiejszy ma charakter eksperymentalny i jest połączeniem wojny niskiej i wysokiej. O godzinie 23.10 na port Saint-Nazaire, gdzie mieści się baza niemieckich okrętów podwodnych, czterosilnikowe samoloty RAF-u dokonają nalotu bombowego. W tym samym czasie Wellingtony polskiego dywizjonu, idąc od strony morza, zaminują wszystkie przejścia w zatoce. Mamy nadzieję, że okręty, które zechcą wypłynąć z bombardowanego portu na morze, będą bardzo zaskoczone. Życzę panom powodzenia. Teraz ma głos oficer nawigacyjny stacji.
Maszyny idą pojedynczo. Trasa zaznaczona jest na mapie. Lecieć kosiakiem. Po wejściu na teren Francji zafiksować się nad wskazanym rozgałęzieniem rzek. Stąd kurs bojowy do pozycji na morzu. Miejsca zrzutu dla poszczególnych maszyn wypisane są na tablicy. Przed zrzuceniem miny wejść na 2000 stóp. Po zrzuceniu wracać tą samą trasą. Rozmieszczenie dział i gniazd karabinów maszynowych w okolicy Saint-Nazaire, tak jak na mapie. Nie powinno być żadnych niespodzianek. Zbrojmistrz podaje do wiadomości załóg, że każda maszyna zawiera tylko jedną minę. Jest to mina nie jak poprzednio T-610, ale nowa T-710. A jaka jest różnica? Pyta któryś. 100, odpowiada mu inny. Śmiech wszystkich kończy poważną odprawę. Pierwszy raz startujemy z miną. Jasio jak może nadrabia miną, że ta mina to fraszka. Startuje jednak bardzo ostrożnie i na pewno świdruje go dreszczyk emocji. Wysokość 1000 stóp, kurs 170. Księżyc zagląda górnymi szybami do wnętrza samolotu. Tańczy na zegarach, pełza po podłodze, wskakuje na buty. W jego poświacie twarze załogi są zielonkawo-srebrne, nieludzkie, bezkrwiste, martwe. Już brzeg nieprzyjacielski. Przelatujemy nad plażą, później jakieś zabudowania, ogrody, ani jednego wystrzału, ani jednego reflektora. Wszystko tak, jak było zapowiedziane na odprawie. Zbliżamy się teraz do wyznaczonego rozgałęzienia rzek. Kilkaset metrów przed nami sunie Wellington z naszego dywizjonu. W chwili, gdy robi skręt, cztery działa szybkostrzelne ustawione w tym miejscu, gdzie kazano nam fiksować się, piorą jak oszalałe. Maszyna idzie zdecydowanie na skrzydło i znika z oczu. Pewnie zwiał na morze. Przejdziemy bokiem, oblicz kurs z tego miasteczka. Dobra, godzina 23.07, za 3 minuty zrzucamy minę, kurs 270. Okej, kurs wzięty, wchodzimy na 2000 stóp. Pod nami morze, z brzegów błyskają reflektory, strzelają działa. Wszystko idzie wyżej, ponad nami. Zrzucam minę. Godzina 23.11, nad portem Saint-Nazaire bije artyleria. Reflektory gonią po niebie, nerwowo szukają. Wybuchy pierwszych bomb i lawina ognia gwałtownie rozlewa się na całe miasto. Z żalem bierzemy kurs do domu. Chcielibyśmy zobaczyć skutek naszej pracy. Ci bowiem, którzy rzucają teraz bomby, widzą, fotografują. Trudno, wracamy. Weszliśmy nad ląd. Lecimy bardzo nisko. Nagle pod nami światła lotniska. Nie zdążyłem zawiadomić Jasia. Ze wszystkich stron wystrzeliły reflektory i posypały się serie pocisków z karabinów maszynowych rozlokowanych dookoła lotniska. Czułem, jak w tej chwili zrosiło mi się czoło. Dostrzegli nas, pomyślałem. Jasio przyciska maszynę do samej ziemi. Dotykamy niemal trawy. Józek grzeje z tylnej wieżyczki. W maszynie śmierdzi proch. Suchy trzask karabinów. Zgasł jeden reflektor w sam środek światła. Uważaj, hangary. Wyciąga maszynę w ostatniej chwili. Przeskoczyliśmy. A dranie. To brzydko. Wpuścili nas na środek i dopiero zaczęli obrabiać. Kaziu, czy ty nie masz na mapie zaznaczonego tego lotniska? Mam, bardzo silnie bronione. Trzy razy sobie podkreśliłem. O tym, że silnie bronione, mieliśmy przyjemność przekonać się, a dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Nie zdążyłem, zaczęli strzelać. Na drugi dzień odczytano nam telegram. Eksperyment udał się. Dowództwo Królewskiej Marynarki składa gratulacje lotnikom, którzy brali udział w tej akcji. Długo czekaliśmy na wiadomość o załodze Janusza. Niestety Wellington, który znikł nam z oczu nad rozgałęzieniem francuskich rzek, już nigdy nie wrócił. Każdy lot przynosi coś nowego. Rozszerza horyzont, dodaje powagi, uczy życia. Myślałem sobie, że nie żal tych nerwów, głębokich wzruszeń, gwałtownych często wstrząsów. To dopiero pozwala człowiekowi rozróżniać rzeczy zasadnicze od nieistotnych. Czytając prasę emigracyjną, często mówiliśmy w gronie kolegów, że warto by było tych panów przewieźć kilka razy nad Niemcy, pokazać, co to jest wojna. Na pewno zaczęliby inaczej pisać i inaczej patrzeć na życie. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że nasza prasa błąkała się w oparach angielskiej mgły i mgłą syciła swe wizje przyszłej Polski. Atmosfera kawiarnianych zrywów i państwowo-twórczych brydżów wlokła się uparcie za większością emigrantów. Wojna przechodziła obok nich. Nie chcieli widzieć i nie widzieli, co myślała i czuła młodzież wychowana w okresie międzywojennym. Nie umieli niestety zauważyć, że na całym świecie wszystko się zmienia, że wojna dyktuje światu inne prawa, wyznacza nowe ramy wydarzeń. Jaka szkoda, że nie zapraszano na bombowce mężów stanu, polityków, dziennikarzy, fabrykantów broni.
chociaż na jeden lot. Może nie mielibyśmy już nigdy wojen. Był u mnie Henio. Kiedy powiedziałem mu, że nie mogę już czytać wypocin naszej prasy, uśmiechnął się i rzekł: bo jesteś frajer. Rób tak jak ja, a będziesz się świetnie czuł. A cóż ty robisz? Zdziwiłem się. Wiem, że latasz na wojnę. Zaraz ci powiem, tylko się nie śmiej. Jestem w kontakcie ze wszystkimi okolicznymi ogrodnikami. Ogrodnikami? Tak. Mój ojciec przed wojną był ogrodnikiem. Nie wiem, co się z nim dzieje. Mieszkaliśmy pod Piotrkowem. Chciałem studiować agronomię, ale wojna... Wyszkoliłem się na strzelca. Krew mnie zalewa. Nie lubię wojny. Trudno. Co innego męska ambicja. Ma się te 20 lat, więc trzeba latać, ale wszystkie wolne od zajęć chwile spędzam na farmach i przyglądam się, szczególnie hodowli róż. Wiele zaobserwowałem. Wrócę do Polski i zajmę się hodowlą róż. Czy może być coś piękniejszego? Zamiast szarpać sobie nerwy bzdurami, radzę ci, zajmij się tym samym. W kilka dni po naszej rozmowie załoga Władka, w której latał właśnie Heniek jako strzelec ogonowy, obchodziła swoje święto. Do ukończenia kolejki pozostał im jeden lot, a podchorążowie Franek i Grześ zostali podporucznikami. Wielkie przyjęcie w kasynie z udziałem znajomych Anglików z okolicznych miasteczek naznaczono na sobotę. Cieszyliśmy się wszyscy. Przyjemna załoga, morowi koledzy. W piątek rano mechanicy dostali rozkaz podwieszenia zapasowych zbiorników. Oho, jakaś dłuższa wycieczka, mówiono. Ale dokąd? Na odprawę wezwano tylko 5 załóg. Jasio skrzywił się, że nas pominięto. Roman odpowiedział mu krótko. Co się martwisz? Oszczędzają nas na decydujące uderzenie. Widocznie nie chcą jeszcze kończyć wojny. Polecieli na Berlin. 1000 maszyn. Co za rozkosz. Mają chłopaki szczęście. Ale mają i Pietra. Tam nie będzie żartów. Trudno. Bomby same nie pójdą. Ktoś musi zataskać. Czekaliśmy powrotu załóg. O godzinie 1 w nocy zgłosiło się do lądowania P. Po kilku minutach krążyły już nad lotniskiem O i G. Następna nadciągnęła Z. Bogu dzięki, westchnął Kazik. Już prawie wszystkie. Długo panowała cisza. Czekaliśmy na maszynę T. Wreszcie słychać. Zbliża się. Coś strzela w silnikach. Parska, dławi się. Jest! Wszystkie wróciły. Hurra! Nie robi pełnej rundy nad lotniskiem. Nerwowo kładzie się w skręt. Mam przestrzelony silnik i podwozie. Kończy mi się benzyna, usłyszeliśmy w odbiorniku meldunek Władka, wypowiedziany bardzo podnieconym głosem. Robić spokojnie rundę, podchodzić z lewej strony świateł i lądować, wysyła rozkaz ziemia. Ostatni lot z nad Berlina dociągnęli na jednym silniku. Zuchy. Jezus Maria, co on wali w poprzek lotniska? Władziu, rób spokojnie rundę i siadaj na światła. Ale oni nie słyszą już rozkazów wysyłanych z ziemi. Maszyna, czarny potwór, sunie tuż nad ziemią. Leci z wiatrem zamiast pod wiatr. Zwisa na jedno skrzydło jak raniony ptak, wali się w rozpaczliwym pędzie. Co on robi? Nie starczyło nerwów. I równocześnie, gdy w głośniku odbiornika usłyszeliśmy krzyk Władka Jezu Kraksa, na drugim końcu lotniska wzbił się w niebo słup ognia, a echo potężnej detonacji zatrzęsło hangarami. Rąbnęli w strzelnicę. Nim nasi dojechali do miejsca kraksy, płomienie dogryzały szczątki ciał. Wszyscy zginęli. W sobotnie popołudnie na wartownię lotniska przybyli goście. Zgłaszają u służbowego Anglika nazwiska ludzi z załogi Władka. Przyjechali właśnie na ich święto. Sorry, ta załoga zginęła. Przecież jeszcze wczoraj dzwonił do nas porucznik Władek. Sorry, przepraszamy. Podczas pogrzebu na ich trumny sypały się najpiękniejsze róże. Z wszystkich okolicznych farm ukochane przez Henia róże. Często spotykamy się z pytaniem laików, jak też ta wasza praca wygląda? Jeden z pilotów bombowych, kapitan S., w czasie konferencji prasowej zorganizowanej dla polskich dziennikarzy, tak mniej więcej powiedział. Przebywając w jednostce bojowej, czujemy się wszyscy młodo i rzeźko. Do mniej przyjemnych chwil należą trudności samego lotu, odbywającego się niejednokrotnie w ciężkich warunkach atmosferycznych. Oblodzenie podczas lotu w chmurach, słaba widoczność, duża wysokość i praca na tlenie utrudniają pilotowanie, a odchylenia magnetyczne wywołane zorzą polarną, zmienność siły i kierunku wiatru i zmiana ciśnienia wpływają ujemnie na prowadzenie nawigacji.
Do tych przyjemności, których nam przysparza natura, dochodzą jeszcze dużo większe, o które postarał się nieprzyjaciel, a więc zapory balonowe, rejony artylerii, strefy reflektorów i nocnych myśliwców. Przy zbliżaniu się do celu wielką rolę odgrywa czynnik psychologiczny, przede wszystkim nieugięty upór. Bombowiec jest odpędzany od wejścia nad cel wszelkimi możliwymi i nowoczesnymi środkami walki. Załoga musi jednak wytrzymać to wszystko, musi omijać zapory ognia artyleryjskiego, wykręcać się przed stożkami reflektorów, unikać myśliwców, niejednokrotnie musi odejść na pewien czas, przeczekać i znaleźć odpowiedni moment, ażeby pojawić się znienacka, zwolnić bomby i jak najszybciej wydostać się z rejonu celu. I to uparte pchanie się w ogień, ażeby osiągnąć cel, jest zasadniczym czynnikiem skutecznego bombardowania. Praca nasza może nie jest efektowna, jak na przykład praca myśliwca, który walczy w ataku i ma pełną świadomość spotkania z nieprzyjacielem. Myśliwce zwykle występują w zgrupowaniu. Walka jego jest krótka i pilot od razu widzi wynik spotkania, a jeśli ta walka odbywa się nad terenem własnym, to widzą ją także inni. Naszą pracę, pracę załóg bombowców, cechuje walka bierna, obronna. Zdani jesteśmy na większe osamotnienie. Długi lot oddala nas od bazy i dla ogółu ludności praca nasza jest raczej niewidoczna. Wychodzimy nocą, wracamy o świcie, zostawiając poza sobą wyniki, które znane są tylko nam i nieprzyjacielowi. Następnego dnia, kiedy załogi bombowców śpią twardym snem po udanym locie, radio sucho podaje, że dzisiejszej nocy był na przykład zbombardowany Hamburg i że 12 samolotów nie powróciło. Cel Duisburg. Czas lotu około 5 godzin. Start punktualnie o 20. Ponieważ załoga nasza postanowiła wreszcie przywieźć dobre zdjęcie bombardowanego celu, przy kolacji nasłuchałem się szeregu fachowych rad. Na przykład Roman proponował, bym robiąc zdjęcia starał się zawsze zamykać jedno oko, a nie, jak to rzekomo robiłem do tej pory, oba. Kazik radził, żebym przed robieniem zdjęcia otwierał kamerę, bo jak nie otworzysz, powiada, to i tak dalej, i tak dalej. Jasio natomiast zaproponował nam wszystkim, ażebyśmy zjedli dziś podwójną kolację, bo jutro już może nie zdążymy. Po zrzuceniu bomb, żeby nawet drzazgi miały lecieć z grata, przez pół minuty nie ruszę sterami. Józek, usłyszawszy to, zamówił momentalnie jeszcze jedną kawę. O drugiej porcji jajka, mimo czarującego uśmiechu skierowanego do kelnerki, nie było mowy. Na kolację przed odlotem operacyjnym dostaje się jedno prawdziwe jajko. Ileż to było radości, gdy po kolacji zawiadomiono załogi, że loty są odwołane. Zjedzonego jajka nikt już nie mógł odwołać. Sprawdzenie silników, start, pułap chmur, 5000 stóp. Drapiemy się na dnie i mkniemy na południe. Księżyc srebrzy obłoki, które wyglądają w tej chwili jak ośnieżone szczyty gór. Najcudowniejszy kulik, lot koszący po chmurach. Chciałoby się wyjść na ten bezmiar pulchnej bieli. Człowiek zapomina o wszystkim, patrzy tylko i jest mu jakoś dziwnie dobrze. Zbliżamy się do brzegu nieprzyjacielskiego. Nad chmury wyskakują pierwsze pociski artylerii przeciwlotniczej. Rozrywają się, tworząc czarne plamy na śnieżnym całunie chmur. Robi się od nich coraz ciemniej. Powoli całe już prawie niebo okopcone jest dymem tych wybuchów. Wchodzimy w rejon celu. Nad Duisburgiem piękne okno, jakby na rozkaz rozstąpiły się chmury w tym miejscu, odsłaniając widok miasta. Coraz gwałtowniej wirują po ziemi pożary. Stożki reflektorów i roje pocisków wypełniają lukę w chmurach. Starają się powstrzymać, odpędzić krążące uparcie maszyny. No, panowie, albo dziś, albo nigdy. Otwieraj drzwi bombowe. Otwarte. Samolot podskakuje na wszystkie strony. Z każdą sekundą narasta ilość reflektorów chwytających coraz dokładniej naszego Wellingtona. Leżę nad szybą bombardierską i wydaje mi się, że każdy pocisk wysyłany z ziemi leci prosto w twarz. Zapiera oddech, robi się gorąco. Dlaczego nie rzucasz bomb? Szukam wolnego od pożarów miejsca. Szybciej, bo nas przerobią. W lewo, dobrze. Co jest? Nie mogę znaleźć. Krążymy nad sercem celu. Wreszcie jest kawałek czarnej plamy. Naprowadzam na to miejsce. Bomby poszły. Trzymaj maszynę. Robię zdjęcie. Drętwieją nogi. Zaciskam zęby, żeby nie krzyknąć. Artyleria bije coraz celniej. Oni potrzebują pół minuty, żeby nas dokładnie namierzyć. My potrzebujemy pół minuty, aby zrobić zdjęcie. Odłamki trzaskają po kadłubie.
Tuż obok mnie wyrwało dziurę, krzyczy Kazik. Uwaga, jeszcze chwila. Gotowe, zjeżdżaj. Wellington stanął na nosie. Rycząc, wywija się w deszczu odłamków. Jak u ciebie, Kaziu? Wywaliło kawał ściany koło nóg, ale nie wiem, dlaczego nogi mam całe. Stawiasz jutro wódkę. Kurs do domu? Tak, jak masz nastawiony, wal. Byle do domu, byle do domu. A tymczasem w bazie. W pokoju dowódcy dywizjonu nerwowe kroki, telefon. Dowódca podnosi słuchawkę. Dzwoni szef stacji meteorologicznej. Melduje, że mgła, którą przewidywano na trzecią w nocy, napłynie już koło pierwszej. Właśnie w tym czasie spodziewam się powrotu maszyn. W Szkocji będzie czysto. Mgła idzie z południa od kanału. Dziękuję, poruczniku. Czołem, panie majorze. Kroki jeszcze bardziej nerwowe. Z dywizjonu poszło dziś wyjątkowo dużo, bo aż 14 maszyn. Ha, trudno, siła wyższa. Będą musieli sobie jakoś radzić. Dzwonki telefonów, krótkie dyspozycje. Za 2 godziny powinny nadlecieć pierwsze samoloty. Powoli ziemię otula welon mgły. Narasta, pęcznieje, zaciera kontury miast, ulic, całej wyspy. Z delikatnej powiewnej mgiełki przeistacza się w mroczną chmurę. I oto nabiera sił żywiołu, rozrasta się brutalnie, paraliżuje życie. Wsącza się w miasta, przysiada na drogach, kłębi się nad lotniskami. Idzie niepokonana, groźna mgła. Jasiu, powinien być brzeg, nic nie widać. Mgła czy co za cholera? Według moich obliczeń wchodzimy już nad morze. Może już weszliśmy nad morze, ale ja tu nic nie widzę i robi się coraz ciemniej. Roman, bierz namiary radiowe. Okej, nic nie widać, nic nie widać. A w bazie mgła rozsiadła się na dobre. Walczą jeszcze z nią jakieś strzępy światła. Z wysiłkiem ogromnym starają się przez nią przedrzeć. Rozpalonym pochodniom ułożonym w długi rząd poprzez środek lotniska powoli braknie blasku. Wreszcie rozpraszają się, zacierają, toną. Mgła panuje i nad nimi. Nie może tylko powstrzymać sygnałów radiowych, które strzelają teraz z pokoju dowódcy i gonią poprzez mrok. Zbliżamy się do brzegów Anglii. Strzałka na zegarze z paliwem chyli się gwałtownie do zera. Mamy przestrzelony zbiornik. Przełącz na zapasowy zbiornik. Przełączony. Dostałem meldunek z bazy. Skierowanie do Szkocji. U nas mgła. Kaziu, gdzie jesteśmy w tej chwili? Mijamy Londyn. Szkoda gadać. Żebyśmy dociągnęli do Szkocji. Gonię resztką paliwa. Wszystko jedno, podaj kurs na bazę. Spróbujemy tam lądować. Chłopie, opamiętaj się. Jeżeli oni kierują do Szkocji, to pewnie u nas tak zamurowało, że własnej ręki nie widać. A jak mi silniki nawalą w górach szkockich, wtedy dopiero cześć jego pamięci. Kurs 295. Ja tu nie widzę, z moja wieżyczka końce platów. Jak ty chcesz lądować? Ja nie wiem, wtrącił Józek. Nie domyślaj się, Józiu, bo mgła źle działa na wyobraźni, szarpie nerwy, a mogą jeszcze być potrzebne. Z lotniska strzelają czerwone rakiety. Bez przerwy. Krążymy jak w mleku. Jasio prosi o pozwolenie lądowania. Lecieć na północ i siadać na pierwszym widocznym lotnisku, dźwięczy w słuchawkach spokojny głos dowódcy. Mam przestrzelony zbiornik. Kończy się benzyna. Długa chwila ciszy i znów ten sam spokojny głos. Wejść na 5000 stóp i skakać. Okej. Rozkaz skoku przyjąłem. Zakładamy spadochrony. Słyszymy nagle zrozpaczony głos Kazika. Jezus Maria, mój spadochron jest postrzelany. Leżał koło nóg i wszystkie odłamki poszły w spadochron. Nie do użycia. Dziękuj Bogu, że masz nogi całe. A teraz bierz mój i jazda. Ja wyląduję z maszyną. O nie, zaprotestował Kazik. Wyskaczcie, a ja będę lądował. Wysokość 5000 stóp. Załoga skakać. Tego rozkazu nie wykonam. Jeżeli nie możemy wszyscy wyskoczyć, wszyscy zostajemy. Robicie to na własną odpowiedzialność. Ja daję rozkaz skakać. Widzicie, co się dzieje z paliwem? Ostatni raz powtarzam, skakać. Lądujemy z tobą, proś o pozwolenie. Jesteście szaleńcy, liczycie na cud. Halo, prinses, halo, prinses. Tu Z, jak zebra, tu Z, jak zebra. Zapalić wszystkie światła, lądujemy. Jeden spadochron postrzelany, załoga nie chce opuścić maszyny beze mnie. Okej, Z, jak zebra, podchodzić do lądowania, siadać z lewej strony ognisk. Przymyka gaz. Zbliżamy się do świateł. Za wysoko. Kończy się lotnisko. Przeraźliwy warkot silników. Wyciąga tuż nad drzewami. Znów podchodzi. Czekamy zderzenia. Dotknął jednym kołem. Zetka podskoczyła. Zakołysała się, odbiła się od ziemi i wreszcie przysiadła na dobre. Wylądowaliśmy. Zamglona, przytłoczona wilgocią ziemia wydała mi się w tej chwili zjawiskiem cudniejszym niż widziane w czasie lotu zwałych chmur oblanych światłem księżyca. Dotknięcie stopą lotniska wydało się rozkoszniejsze niż możliwość wędrówki po obłokach. Ziemia, znów ziemia, jesteśmy na ziemi.
Podjeżdża samochód i szoferka miłym głosem zaprasza do środka. Co? Samochodem w taką mgłę? Nie, o nie, koleżanko, ten numer nie przejdzie. Bierzcie graty, idziemy piechotą. Po kilku godzinach nastał spokojny, ciepły ranek. Niebo rozjaśniło się. Mgła straciła siłę żywiołu. Z niepokonanej, zwycięskiej i groźnej przeistaczać się poczęła w delikatną, powiewną mgiełkę. Zwróciła kontury ulicom, miastom i wyspie. Tonęła w morzu, zrywała się z dróg, odlatywała z lotnisk. Niewinny opar, pod którym zaczynało budzić się życie. Tego ranka przybył na nasze lotnisko Bronek. Kiedy przed 2 miesiącami opuszczał o świcie dywizjon, nie widzieliśmy go. Wróciliśmy znad zagłębia rury 30 minut po nim. Dowiedzieliśmy się tylko od jego załogi, że po wylądowaniu ich Wellingtona Bronka zabrano wprost z wieżyczki tylnego strzelca do szpitala. Został ciężko ranny. Przyjechał teraz pożegnać się z nami. Po owym pamiętnym dla niego i dla nas locie zarówno prasa polska, jak też angielska i amerykańska pisała wiele o Bronku i wbrew obowiązującej tajemnicy wojskowej podała pełne jego imię i nazwisko. Sierżant, strzelec pokładowy Bronisław Godlewski, American Citizen of Polish Extraction, obywatel amerykański polskiego pochodzenia. Po stoczeniu walki z 2 myśliwcami obronił swoją maszynę i szczęśliwie powrócił do bazy. Tak, szczęśliwie powrócił. Ale w czasie tej zwycięskiej walki stracił obie ręce, powyżej łokci. Ten prosty, skromny chłopak, pochodzący z rodziny polskich emigrantów, bardzo wcześnie musiał zacząć pracę zarobkową w swoim rodzinnym Chicago. Rozwoził mleko, terminował u szewca. Nie miał czasu na naukę. W 1941 roku jako 17-latek zaciągnął się do lotnictwa polskiego w Anglii. W Polsce nigdy nie był. Niewiele też o Polsce wiedział. I właśnie wtedy, gdy tworzyło się i rozwijało potężne lotnictwo Stanów Zjednoczonych, on wybrał lotnictwo polskie. Może działał tu czar tego właśnie lotnictwa, jego sława. Po ukończeniu kursu strzeleckiego i okresu zgrywania załóg w 18 OTU przybył do dywizjonu ze swoją gotową już do działań bojowych załogą. Załoga ta jeszcze lata, ale jego miejsce w wieżyczce tylnego strzelca zajął już ktoś inny. Bronek wraca do Chicago, do swoich rodziców, którzy mieszkają przy ulicy Szekspira 2048. Rodzice i cała Polonia dumni będą, że ich Bronek wraca z piersią pełną najwyższych odznaczeń polskich, angielskich i amerykańskich. Rodzice będą dumni, że wychowali syna na dobrego Polaka i że tak dzielnie walczył on za tę Polskę, której wcale nie znał. Wiedział tylko, że Polska jest w potrzebie, więc poszedł. Dla 19-letniego Bronka udział w wojnie skończył się ciężkim kalectwem. Znosi to jednak po męsku. Z dumą patrzy na te wysokie odznaczenia, które teraz zdobią jego piersi. Patrzy, bo przecież nigdy ich nie będzie mógł dotknąć. Po przybyciu do dywizjonu dostałem pojedynczy pokój. Byłem zadowolony. Miałem bowiem najzbożniejszy zamiar wziąć się uczciwie do spisania własnych przeżyć. Latać i na gorąco notować. Dziwiłem się kolegom, którzy przed rozpoczęciem kolejki operacyjnej pisywali zupełnie dobre reportaże. Z chwilą jednak, gdy sami zaczynali latać na wojnę, milkli, znikali ze szpalt prasy, przestawali się parać pisaniem. Dlaczego? Pytałem zdumiony. Pójdziesz do dywizjonu, przekonasz się sam. Dlaczego? Powiadali. Istotnie. Człowiek tak szybko wkręca się w młyn pracy bojowej, tak jest pochłonięty myślą o lotach, że wszystko, w czym uczestniczy, wydaje się codzienne, zwykłe. W tym mrowisku tematów, w tej kopalni przedziwnych zdarzeń nie wie się, o czym pisać. Dlatego właśnie o pracy lotnictwa pisywali najczęściej przypadkowi korespondenci, którzy wpadali do dywizjonów na parę godzin, łapali jakieś strzępy opowiadań. Lotnicy niechętnie opowiadają o swojej pracy i z tak zdobytego materiału tworzyli przeważnie mylny obraz życia. W każdym takim reportażu musiała być krew, musiały być zaciśnięte pięści i okrzyk to za Warszawę, ta bomba za moją rodzinę i tym podobne i tak dalej. Nie chcieli zrozumieć, że załoga znajdująca się nad celem, walcząca z nieprzyjacielską obroną, myślała tylko o jednym – zrzucić celnie bomby i wrócić cało do bazy. Dom, rodzinę, miasto ukochane, nienawiść do wroga – to wszystko lotnik ukrywa pod grubym, ciepłym kombinezonem i nie pokazuje nikomu. Nie tylko żadnemu korespondentowi, ale nawet kolegom z załogi. A jeśli ktoś mógł dojrzeć zaciśnięte pięści – to zaciskał je zwykły ludzki strach o życie, lęk przed śmiercią.
Często rozmawialiśmy z kolegami, jak to właściwie jest z tym strachem. Kiedyś przy małym drinku słuchałem refleksji Stasia Sępa. Widzisz, minuta ma 60 sekund, a sekunda ma 60 tercji. W ciągu jednej tercji samolot przebywa 1 jard. 10 tercji decyduje, czy któryś z nas jutro zobaczy dzień. Zaledwie 10 tercji decyduje o tym, czy człowiek żyjący dniem jutrzejszym, przyszłym miesiącem i przyszłym rokiem przestanie nagle myśleć, zaskoczony uderzeniem śmierci, szybszym niż ból. Każdy lotnik przeżywa chwilę kryzysu. Lata się zupełnie spokojnie, z lekkim sercem, aż nagle dzieje się coś takiego, że człowieka ogarnia ordynarne przerażenie. Daje znać o sobie gwałtowna miłość życia, słońca, całej nieograniczonej tajemnicy istnienia. Czasem to coś ma kształt atakującego myśliwca, innym razem jest to pocisk, który rozerwie się koło kabiny. Wtedy trzeba nie lada wysiłku, żeby się wziąć w kupę i nie dać po sobie poznać. Każdy następny lot kosztuje 100-krotnie więcej nerwów, niż to było na początku. W tym bombardierskim maratonie, który ciągnie się już wiele miesięcy, spotyka się ludzi, w odniesieniu do których antyczne bohaterstwo nie jest tylko pojęciem. Istnieje błędne przekonanie, że człowiek obdarzony bogatą wyobraźnią nie potrafi pokonywać wielkich niebezpieczeństw. Chyba tak nie jest. Wyobraźnia nie przesądza o wytrzymałości nerwowej. O tym decyduje coś innego. To gdzieś w głębi duszy, poza sferą myśli i woli, wyzwalają się dziwne siły, które wsączają w krew odwagę lub strach, pewność lub złe przeczucia. Wielu, którzy zginęli, przeczuwało swoją śmierć. Przed ostatnim lotem starannie segregowali różne drobiazgi, pisali listy, byli niezwykle poważni, jakby zapatrzeni w ten drugi, tajemniczy świat. Na naszej wypełnionej monotonią stacji lotniczej można niejedno zobaczyć i nad niejednym się zastanowić. Czasem człowiek ni stąd, ni zowąd spostrzega, że zaczyna inaczej myśleć i inaczej czuć niż dawniej, że zmieniły się w nim miary rzeczy, że wiele wspaniałości dziwnie wyblakło, skurczyło się, a wiele takich sobie przydrożnych kamieni nabrało jaskrawych barw i wyrosło strzelistymi kolumnami aż do nieba. To Kipling. Ot choćby taka historia. Przed twoim przybyciem do naszego dywizjonu rozbił się koło lotniska samolot. Zza baraków buchnął słup czarnego dymu i po chwili głuchy wybuch wstrząsnął powietrzem. Właściwie nie było po co się spieszyć, ale mimo to wszyscy pobiegli na przełaj w nadziei, że może jednak kogoś uda się uratować. Na polu, tuż za żywopłotem, który stanowił granicę lotniska, płonął potrzaskany samolot. Oczywiście wszyscy zginęli. Silniki odleciały od kadłuba na kilkadziesiąt metrów. Rozwinięto węże i strumieniami białej piany ugaszono szczątki samolotu. I wtedy spod dogasającego stosu wyszedł bażant. Właściwie wyczołgał się jak ranny człowiek. Końcami opalonych skrzydeł dotykał ziemi, posuwał się z widocznym wysiłkiem, aby tylko dalej od tego strasznego miejsca. Pióra miał opalone, prawie czarne. Z dawnej krasy pozostał mu tylko ślad białej obrączki na szyi i brązowo-złota głowa. Był to widok niesamowity. Po prostu nie chciało się wierzyć, że w tym ogniu, który gnie i topi metal, mogło ostać się życie. Nie pomyślałem, że należałoby go zabrać jako maskotkę do dywizjonu. Jeden z gapiów uciął bażantowi głowę. Niby drobny epizod, a jednak im dłużej się nad nim zastanawiałem, tym wyraźniej odczuwałem, że stało się coś, co nie przypomina ani zabijania ludzi na wojnie, ani uśmiercania zwierząt na polowaniu. Wydaje mi się, że po tym drobnym zdarzeniu jestem o wiele bliższy zrozumienia myśli genialnego Kiplinga. Czyżbym doszedł do tego bez tych nocy latania na wojnę, w których żywioł obnaża swoją twarz? Przydzielony mi pokój wyglądał okropnie. Ostatni jego lokator wykonał 30 lotów i pojechał na wypoczynek. Zabrał ze sobą rzeczy najpotrzebniejsze, resztę zostawił. Może dlatego, że wyjeżdżającym nie przydzielano wagonu towarowego na śmiecie. Boję się nawet ręczyć, czy pozostałości, które odziedziczyłem wraz z pokojem, nie sięgają pamięcią pierwszego lokatora, jakiegoś lotnika angielskiego z tamtej wojny. Jest to bowiem stare lotnisko. Wielu ludzi przez nie przeszło i wielu nie wróciło. Na ścianach widnieją dziwaczne napisy. Te najświeższe polską pisane ręką. Daty, imiona, kreski. Magiczne cyfry, których treść zamyka się w ilości odbytych lotów operacyjnych. Krzyżyki, kółka, nazwy celów. Cały niemal skorowic niemieckich obiektów.
różne charaktery pism, jeden temat. Tak jak różni mieszkali tu ludzie, tym samym żyjący pragnieniem, szczęśliwie przelatać, pójść na krótki wypoczynek i znów wrócić na drugą kolejkę. I oto przy którymś krzyżyku kronika urywa się. Zdążył jeszcze napisać 9. lot Dortmund, 4.5.43. Nowy lokator pokoju, który przyszedł po nim, oprowadził dokoła czarną obwódkę, a w niej krótkie Missing zaginął. Uprzątnąłem pokój, udekorowałem go fotografiami jeszcze z Polski i zamiast zabrać się do spisywania wrażeń, wolne miejsce na ścianie zacząłem wypełniać kreskami własnych lotów. Było to jedyną miarą czasu, ilość wykonanych zadań bojowych. Wracałem bardzo zmęczony, szumiało mi w uszach i dwoiło się w oczach, ale pierwszą czynnością po każdym locie było umieszczenie nowego znaczka na ścianie. Robiliśmy to prawie wszyscy. Kresek przybywało. Po 10. rajdzie wracałem już do pokoju bardzo niechętnie. Samotność, do której tak wzdychałem, rozpoczynając loty, drażniła mnie teraz coraz bardziej i z każdym dniem coraz uporczywiej. W nocy, gdy kładłem się spać, długo jeszcze skakały mi przed oczami kreski, krzyżyki i cyfry. Wydawało się, że dawni lokatorzy nachodzą mnie kolejno, wypełniają pokój, dopisują jakieś nowe znaki w swych niedokończonych kronikach ściennych. Czułem ich obecność. Coraz głębiej wczytywałem się w smutną treść czarnych obwódek i urywających się dat. Bezsenne noce wypełniał obłędny taniec imion, cyfr i postaci. W czasie jednej z takich bezsennych nocy napisałem wiersz przed lotem na Niemcy. Kazałeś, Panie, gdym był chłopcem małym, miłować ojca i matkę moją. Miłowałem. Kazałeś, Panie, kochać kraj mój rodzinny, dom, ziemię, niebo i wszystko. Kochałem. Kazałeś w bliźnim widzieć brata swego i jego miłować jak siebie. Miłowałem. Kazałeś nie zabijać, nie zabijałem i nie kraść, nie kradłem. I dzielić się z bliźnim napojem i jadłem i lewy nadstawiać policzek, gdy cios wymierzą w prawy. Nadstawiałem dla sprawy. Aż oto ojca mego i matkę z domu wygnano. Kazano iść im precz. Dom mój rodzinny stał się domem niewoli, a kraj mój spalono i smutek i rozpacz dziś płoną i śmierć kwitnie na naszej roli. Oto bliźni przyszedł mordować i kraść i bić po twarzy i zdzierać świętości z moich ołtarzy, a ja wtedy uszedłem. Daj mi dziś walczyć o prawo powrotu. Nie zachowuj mnie od złego, lecz zło ślij przed twarz i każ mnie, jeśli ma dzielność zawiedzie. Chcę wrócić do ruin domu mego, chcę nogi ściskać mieszkającej tam biedzie, chcę prosić ją, by mnie pod dach swój spalony przyjęła, więc nie zachowuj mnie od złego, lecz zło ślij przed twarz i każ mnie, jeśli nienawiść do wrogów zawiedzie. Zapal we mnie ogień odpłaty i tak zostaw płonący. Zauważyłem ostatnio, że i Roman, który tryskał humorem i kpił sobie ze wszystkiego, chodzi teraz trochę przygaszony. Widocznie z nim też coś się zaczyna dziać. Co ci dolega? Zapytałem któregoś dnia. Nic, przemęczenie, no, normalna rzecz. Na pewno nic więcej? Byleby przeskoczyć przez ten 13. lot, później już szybko pójdzie, dodał. Wymieniliśmy znaczące spojrzenia. Nie padło jednak żadne słowo, które by zdradzić mogło rozrastającego się coraz bardziej w naszych duszach bakcyla niepokoju. Obudziło mnie stukanie i głośne rozmowy na korytarzu. Była godzina 7 rano. Wstałem szybko i narzuciwszy szlafrok wyszedłem. W sąsiednim pokoju, w którym mieszkał Lech, nawigator załogi Czesia, urzędowali grabarze. Pełnią najsmutniejszą na lotnisku funkcję. Są członkami komisji likwidacyjnej, porucznik i 3 podoficerów, przeważnie z personelu naziemnego. Nazywamy ich grabarzami. Gdy ktoś nie wróci z lotu, zajmują się spisywaniem i zabezpieczeniem pozostawionych rzeczy. Robią to bardzo często, nabrali rutyny. Między nimi a latającymi wytworzył się zdecydowany antagonizm. Antagonizm niczym nieuzasadniony. Ktoś przecież musiał to robić, a jednak. Gdy zjawiali się w naszych kwaterach, nienawidziliśmy ich. Wydawało się nam, że robią to zbyt urzędowo, zimno, bez przejęcia. Czego wy tu chcecie w pokoju Lecha? Krzyknąłem z wściekłością. Gdzie on jest? Nie wrócił z Lorient, odbąknął jeden z nich, żując gumę.
Poczułem, jak nogi przyrastają do progu i nie mogę się ruszyć. Przecież jeszcze wczoraj przed pójściem do maszyny był u mnie. Żałuj, mówił, że nie lecisz na to minowanko. Pogoda doskonała, przyjemnościowy lot, można powiedzieć. Jak dobrze pójdzie, dogonisz mnie, Lechu. Siedzę już w dywizjonie kilka miesięcy i mam dopiero 12 lotów, a ty ledwie przyszedłeś, odwalasz czwarty. Ma się tego ducha bojowego, prawda? No, trzymaj się, stary. Jeszcze przez okno słyszałem, jak beztrosko pogwizdywał. Poszedł. Trzeba przyznać, że istotnie miał ducha bojowego. Gdy przyjechał do Anglii, proponowano mu pracę w redakcji jednego z pism wojskowych. Cieszył się opinią zdolnego dziennikarza. Odmówił. Używając najprzeróżniejszych wybiegów, dostał się do lotnictwa. Chciał koniecznie latać. Niestety, komisja lekarska odrzuca go z grupy personelu latających, ponieważ duże odchylenie wykazuje lewe oko. Inny dałby już spokój i wybiłby sobie z głowy latanie. Lech nie. Jedzie do znajomego specjalisty polskiego w Szkocji i poddaje się operacji. Wraca uszczęśliwiony i znów staje przed komisją. Tym razem zostaje zakwalifikowany do grupy nawigatorów. Skończył szkolenie i przyszedł do dywizjonu 2 tygodnie temu. Już go nie ma. Starszy sierżant wysypuje z szuflady drobiazgi, zdjęcia, listy, pamiątki. Pamiątki, do których na pewno Lech sam nie zaglądał zbyt często, by ich nie zniszczyć. Rzeczy najdroższe. Jakaś fotografia spadła na podłogę, nie zauważyli, drugi nadepnął butem. Wysypują wszystko na koc i zaczynają w tym szperać, liczyć, przeglądać. Zapatrzony, zamyślony, nie zauważyłem, że przyszedł Kazik i stanął obok. Myślał prawdopodobnie to samo, co ja. Wreszcie wycedził przez zaciśnięte zęby, jakby sam do siebie. To jest wstrętne. Żujący gumę pokiwał głową, uśmiechnął się smutnie i odpowiedział. Trudno, musi się robić i robi się. A ja wam mówię, że w moich rzeczach nie będziecie grzebać. Słyszycie? Zabraniam. Nie chciałem wierzyć, że Kazik, którego nigdy nie widziałem zdenerwowanego, ten spokojny Kazio, potrafił aż tak wybuchnąć. Iskrzyły mu się oczy i mówił prawie przez łzy. Wziąłem go za rękę. Wyrwał. Powtarzam, żadnego przerzucania moich rzeczy. Gdybym nie wrócił, niczego nie spisywać, niczego nie liczyć, włożyć do worka i oddać do magazynu. Taki zostawiam testament, rozumiecie? Wziąłem go pod ramię i poszliśmy do mego pokoju. Źle spałeś, czy nie masz papierosa? Zagadnąłem. Świetnie spałem i mam papierosy, ale nie mam już cierpliwości patrzeć na to. Wszystko mnie drażni. Nie ma się już tych silnych nerwów, prawda? Że się nie ma? Więc nie patrz. Choć na tenisa kupiłem nowe piłki. Po drodze zawiadomiono nas, że jest dziś wojna i że odprawa jak zwykle o 16. Janek, Roman i Józek wystartowali na oblot maszyny, a Kazikowi co trzecia piłka szła za ogrodzenie kortu. Na odprawę wezwano 6 załóg. Lecimy na Dortmund. Każda maszyna bierze tylko jedną bombę, 4000 funtów. Ponieważ nad celem meteo przewiduje pokrycie nieba 10 na 10, zachmurzenie kompletne, bomby zrzucimy przez chmury. W pierwszej fali pójdą moskito, które oznaczą cel czerwonymi i zielonymi bombami kaskadowymi. Na te markery mamy właśnie sypać nasz ładunek. Start o 21.30. Podjeżdżamy do maszyny. Drzwi bombowe są wyjęte i cały brzuch samolotu wypełnia cielsko bomby. Nikt z załogi nie mówi o tym, że robimy dziś 13. lot, ale z tego udawanego spokoju, z tych pozornie zadowolonych twarzy widać dobrze, że wszyscy o tym myślą. Każdy najchętniej dowiedziałby się w tej chwili o defekcie maszyny, odwołaniu lotu, zakończeniu działań wojennych. Są w życiu bojowym załóg takie dni, kiedy każdy rwie się do wypraw, tęskni za wojną, ale są też takie, gdy człowiek idzie, bo musi. Tęskni za jakąś wiadomością, która w ostatniej chwili zwolniłaby go od udziału w wyprawie. Wzloty i upadki ducha bojowego. A tu, jak na złość, maszyna w porządku, silniki pracują jak złoto, dowództwo nie odwołuje lotów. Słowem, wszystko przemawia za tym, że za chwilę odlecimy. 21.20. Jasio prowadzi Zetkę na start. Za nami sunie w ciemnościach jeszcze 5 maszyn. Startujemy pierwsi. Zielony sygnał i spokojny głos Jasia. Uwaga, startujemy. Manetka z gazem idzie do przodu, maszyna powoli rusza z miejsca. Silniki wyją całą mocą. Jesteśmy w połowie lotniska. Widzę, jak Jasio usiłuje oderwać Zetkę od ziemi. Nie odrywa się. Ciężko startować z tą bombą. Cholernie ciężko. Maszyna oderwała się. Przechodzimy z trudem nad drzewami. Nieprzyjemny start.
trochę grobowy, pomyślałem w duchu. Krążymy nad lotniskiem, drapiemy się na 10 000 stóp, pod nami skłębione obłoki chmur. Na ich tle widać wyraźnie każdą maszynę, która idzie pod nami. Ciągną ze wszystkich prawie lotnisk, płynie na Dortmund ponad 800 samolotów. Nakładamy maski tlenowe, wchodzimy na 16 000 stóp. Temperatura -32 stopnie, mróz szczypie w policzki, a na chwilę wzięty do ręki ołówek momentalnie przymarza do palców. W maszynie cisza. Chmury miejscami odsłaniają ziemię, migają sygnały świetlne lotnisk i miast. Brzeg nieprzyjacielski wita nas seriami z działu. To już nie robi wrażenia. Przy pierwszych lotach tak, ale dziś taki ogień ignoruje się. W ciągu całej prawie trasy od chwili wejścia na teren nieprzyjacielski wyskakują nad chmury świecące pociski, rozrywają się raz bliżej, raz dalej i nic nie zdziaławszy zmieniają się w mały obłoczek czarnego dymu. Zbliżamy się do celu. Uważać na myśliwce. Patrzcie, zrzucają markery. Kilka mil przed nami, nad białą płachtą chmur, zawisły czerwone i zielone światła. Rozsypują się na drobniejsze iskierki i wolno opadają na chmury, tworząc olbrzymie barwne plamy. Wchodzimy nad te kaskadowe bomby znaczące cel. Ziemia milczy. Nie chcą się zdradzić. Dopiero gdy posypały się pierwsze bomby, chmury poczerwieniały od ognia i zawirowały od podmuchów. Rzuciło samolotem raz i drugi. Uwaga, bomba poszła. Widzę, jak od brzucha maszyny odrywa się bezkształtna czarna bryła i idzie w środek markerów. W tej samej chwili samolot podskoczył kilkanaście metrów w górę i łatwo można było odczuć, że rad jest z pozbycia się tej ciężkiej pasażerki. Wchodzimy na kurs powrotny. Z tą bombą spadła połowa naszego lęku. Widzieliśmy bowiem jednokrotnie nad celem, jak samoloty rozrywały się w powietrzu. Mówiono wtedy, patrzcie, dostał w kukę. Kuka to właśnie ta bomba o wadze 4 000 funtów, pokryta cienką blachą. Dostać w kukę znaczy zmienić się w obłok, bo podobno nawet kawałki nie spadają na ziemię. Sypie się i rozwiewa tylko proszek z ludzi i z maszyny. Jest mi jakoś raźniej na duszy. Trzeba porozmawiać z Józkiem. On tam biedak siedzi osamotniony w ogonie. Musi mu być przykro. Halo, Józek, jak się czujesz? Ja się patrzę. Niby na co patrzysz? Na to szwatełko, co idzie z prawa strona. Co za cholera, samolot z zapalonymi światłami? Dwie ewentualności. Albo jest to jakaś nasza maszyna, która przez pomyłkę włączyła światła na płatach i ogonie, albo atakująca niemiecka. Unik w lewo, myśliwiec z lewej, krzyknął Józek. Jasio zrobił tak gwałtowny i tak głęboki skręt, że przyparło mnie do ściany. Usłyszałem krótką serię karabinów Józka. Jasiu, zjeżdżaj szybciej w chmury, bo nas przerobią. Uwaga, podchodzi z prawej. Uwaga! Teraz unik i znów poszła seria, ale tym razem w naszą stronę. Schodzimy unikami. Strzałka na zegarze wysokościowym opada. Dobrze rozglądać się. Ten ze światłem był drań na Wabika. No, jak tam, Józiu? Nie widzę go. Uczeknął. Jesteśmy blisko brzegu kanału. Znów Józek sygnalizuje myśliwca. Tym razem chyba nas skończy, pomyślałem. Zaczęła się wyczerpująca i długa walka. Polegała na tym, że gdy hitlerowiec podchodził z coraz to innej strony do ataku, Janek na komendę Józka skręcał w ostatniej chwili pod niego. Przy tak dużej prędkości, jaką ma myśliwiec, każdy unik zrobiony w porę zmusza go do nowego ataku. Grały w naszej wieżyczce 4 karabiny i w słuchawkach usłyszeliśmy siarczyste słówka wypowiadane przez Józka po angielsku. Słuchajcze, dostał w szyjnik, dymysze, idzie w dół. Pilnuj go dobrze, bo może łobuz udaje. Walka ta ściągnęła nas na wysokość 9 000 stóp. Jesteśmy jeszcze ciągle nad terenem nieprzyjaciela. Znów zaczyna bić artyleria. Czy daleko do kanału? 10 minut. Kazik, zanotuj pozycję, gdzie ja go zestrzelnąłem. Dobra, mam zaznaczoną. Ja też widziałem dokładnie, że poszedł do ziemi, dodał Roman. Jeśli rzeczywiście poszedł, to ci go zaliczą. Nie martw się już. Już inteligentniaki sprawdzą. Ich nie zbujasz. Wchodzimy nad kanał. Słabo z paliwem. Chyba wylądujemy na jakimś bliższym lotnisku. Znów cisza w maszynie. Zbyt wiele wrażeń, jak na jeden lot, żeby tylko przeskoczyć kanał. Widać z daleka pierwsze znaki sygnalizacyjne brzegu angielskiego. Ileż to dodaje otuchy, gdy w drodze powrotnej zabłysną światła. Już mijamy brzeg. Co parę mil jakieś lotnisko zaprasza do lądowania tych, którzy nie dociągną do swoich baz, którym śpieszno do ziemi. No, panowie, każde lotnisko w Anglii jest swoje. Siadamy na tym z lewej. Mam tylko parę galonów benzyny.
Robimy rundę. Jasio prosi o pozwolenie lądowania. Schodzimy coraz niżej. W rundzie nad lotniskiem krążą jeszcze trzy maszyny. Jakiś Lancaster melduje, że musi siadać, bo leci tylko na trzech silnikach. Dostaje pozwolenie, usiadł. Gdybyś powiedział, że masz tylko dwa silniki, pozwoliliby nam pierwej, zauważył Roman, któremu zdecydowanie poprawił się humor. Lądujemy. Samochód odwozi nas na odprawę pooperacyjną. W serdecznej atmosferze składamy sprawozdanie z lotu. Gospodarze dziwią się, że to niby polska załoga, a tak doskonale mówiąca po angielsku. Józek jest uszczęśliwiony. Wreszcie może się wygadać. Z Polakami szło mu to trudniej. Kolacja. Wreszcie jedziemy na nocleg. Gdy ułożyliśmy się do snu, weszła do sali załoga kanadyjska. Byli bladzi, zdenerwowani, przygnębieni. Pytamy o powód lądowania. Postrzelił nas myśliwiec. Uciekaliśmy przed nim i wpakowaliśmy się na niemieckie lotnisko. Artyleria odrąbała nam tylną wieżyczkę razem ze strzelcem. Wracamy bez niego. O, sorry, współczujemy. Chociaż żaden z obecnych na sali długo jeszcze nie spał, panowała kompletna cisza. Co parę minut błyskały światełka zapalanych papierosów. W pięknym, olbrzymim parku, 11 mil od miasta Bedford, kwitł wśród zieleni różowy pałac. Właściciel jego, zamożny i dobrze urodzony Anglik, z chwilą wybuchu wojny zaciągnął się do królewskiej marynarki i pływał gdzieś na morzach świata. Pałac oddał do dyspozycji królewskich sił powietrznych, które właśnie w okolicy zbudowały nowe operacyjne lotnisko. Praca dywizjonów stacjonujących na tym lotnisku otoczona była wyjątkową tajemnicą. Wiedziało się tylko tyle, że lotnicy przysyłani na wspomnianą stację te są bardzo starannie dobierani. Latają stąd na jakieś specjalne zadania. W skład jednego z tych dywizjonów wchodziła polska eskadra 301. Boczne skrzydła pałacu zamieszkiwali Polacy oraz kilka załóg angielskich. W głównej zaś części była składnica czegoś, o czym wiedziało małe tylko grono ludzi. Tu właśnie ukryty był klucz tajemnicy. Tu właśnie ukryty był klucz tajemnicy. W parku opodal pałacu stały trzy drewniane baraki. Całość okalał wysoki żywopłot. Żadnej straży, wartowników, patroli na pozór, a właściwie dla pozoru. Przez większą część miesiąca panował tu spokój. Gdy jednak zbliżał się okres pełni księżyca, w park ów wstępował duch pracy, skupienia, tajemniczości i szalonej powagi. Już rano pierwszego dnia pełni księżycowej podjeżdżały przed front pałacu szczelnie kryte ciężarówki. Po załadowaniu mknęły wprost na lotnisko i zawartość ich wkładano bezpośrednio do samolotów. Nie wolno było nikomu się zbliżać. Dostęp mieli wyłącznie pracownicy wywiadu. Od tej chwili samoloty były pilnie strzeżone i tak czekały swego startu. Przed wieczorem zajeżdżał sznur limuzyn wojskowych z zasłoniętymi oknami. Wysiadali z nich wyżsi oficerowie różnych rodzajów broni, jacyś cywile, niewiasty. Wchodzili do baraków, by po dwóch godzinach znów wsiąść do samochodów i jechać wprost na lotnisko. Maszyny z zapuszczonymi silnikami czekały. Jeden z członków załogi wprowadzał przybyszów do wnętrza samolotu i drzwi zamykały się. Na start! Błyskają zielone światła. Maszyny różnych typów, najczęściej czterosilnikowe, startują co kilka minut. Po starcie nie nabierają wysokości, lecz idą tuż nad ziemią, nad dachami domów, na południe. Jakoś inaczej niż obserwowane co noc przez ludność wsi i miast wyprawy bombowe, lecące zwykle gromadnie i wysoko, prawie w gwiazdach. Tym widocznie śpieszno, nie chcą tracić czasu na drapanie się w górę. Co wiozą i dlaczego lecą tak nisko, było wyłączną tajemnicą tych, którzy wysyłali i tych, którzy lecieli. Nad lotniskiem te cisza i wysrebrzona poświatą księżycowa noc. Z tego właśnie parku, z lotniska te szła pomoc dla okupowanych krajów Europy. Tajemnicze ładunki magazynowane w pałacu to broń, lekarstwa i żywność. Ludzie, którzy przyjeżdżali tu na dwie godziny przed odlotem, by przebrać się i otrzymać ostatnie instrukcje, to Francuzi, Belgowie, Polacy, Holendrzy, Czesi, Norwegowie i Duńczycy, ludzie idący na trudne zadania dywersyjne, politycy, dyplomaci, żołnierze. Po 15 lotach bombowych przydzielono naszą załogę do dywizjonu 301. Na lotnisko te przyleciało nas czterech, bez Józia. Odszedł do lotnictwa amerykańskiego. Zdążył jeszcze przyjąć gratulacje z powodu strącenia Focke-Wulfa. Przyszło potwierdzenie z kontynentu.
Pożegnaliśmy się serdecznie i odjechał. Do amerykańskiego munduru przypiął z dumą naszą gapę i krzyż walecznych. W tym nowym dywizjonie mamy latać na Halifaxach. Są to maszyny czterosilnikowe. W bardzo szybkim czasie skompletowaliśmy nową załogę. Doszedł do nas Władek, mechanik pokładowy, Witek, strzelec ogonowy i Wróbel jako drugi pilot. Zaczęło się szkolenie na nowym sprzęcie i męczące czekanie na loty do Polski. Już za dwa dni pełnia księżyca. Na lotnisku czynione są ostatnie przygotowania do rozpoczęcia operacji. Samoloty przeszły staranne badania techniczne, nowo przybyłe załogi ukończyły szkolenie i wszystko zapięte na ostatni guzik czeka. Ludzie chodzą raźniej, ożywili się. Nasza załoga czuje się znacznie lepiej niż przed pierwszym lotem bombowym. Wtedy towarzyszyła zdecydowana trema, a dziś jest tylko ciekawość, jak też wyglądają loty na osłonięte tajemnicą zadania specjalne. I oto, jak powinien lot wyglądać, poinformowano nas na odprawie. Jak będzie wyglądał, dowiemy się już dzisiejszej nocy. Start o godzinie 20. Zadanie: zrzucić zaopatrzenie dla francuskiego ruchu oporu. Placówka w okolicy Lyonu. Zaznaczony na mapie punkt między skrzyżowaniem dróg a małą rzeczką jest właśnie placówką, na którą trzeba dokonać zrzutu. Francuzi po rozpoznaniu sylwetki Halifaxa zasygnalizują latarką literę K. Trzeba wówczas nadać światełkami literę W. Krążyć bardzo nisko. Gdy ziemia zapali świetlną strzałkę wskazującą kierunek wiatru i nada znów morsem A, wejść na 800 stóp i zrzucić kolejno zasobniki z ładunkiem. Zrzut musi być dokonany bardzo starannie. W drodze powrotnej nad większymi skupiskami ludzkimi sypać ulotki. Godzina 19.30. Jedziemy do maszyn. Dwie załogi, Kundzia i nasza. Kundzio leci do Belgii. Wyrzuci tam trzech skoczków. My na pierwszy lot, jako że nie mamy jeszcze doświadczenia, wieziemy tylko towar i ulotki. Trudno. Słuchaj, Roman, krzyczy Kundzio przy wysiadaniu z samochodu. W wypadku, gdyby was zrąbali koło Londynu, powołaj się na mnie. Dam ci adres bardzo miłej panienki, ona cię urządzi. Roman oczywiście adresu nie wziął, ale śmiechu i komentarzy było pełno. Próba silników, start. Na loty bombowe ubieraliśmy się bardzo ciepło, ale ciągle jednak człowiek wracał przemarznięty. Teraz, w tych lotach, nad samą ziemią, kosiakiem, nie trzeba myśleć ani o masce tlenowej, ani o futrze. Długie buty, szalik i rękawice. Oto cały ekwipunek. Szelki i spadochron wrzuca się do samolotu tylko pro forma, bo przecież o ratowaniu się skokiem na tej wysokości nie może być mowy. Przy starcie czujemy moc czterech silników. Maszyna rwie do przodu, trzęsie się, pędzi przez lotnisko, zadziera ogon i już po chwili przechodzi nad wierzchołkami drzew. Krótka runda i kurs bojowy na południe. Widno jak w dzień, srebrzą się dachy domów, linie kolejowe, rzeki i drogi. Leżę w oszklonym nosie, czytam mapę. Wszystkie bowiem pomoce nawigacyjne na tej wysokości zawodzą, tylko oczy i mapa. Nie. Kanał. Wypatrujemy wszyscy, czy nie czai się jakaś nieprzyjacielska jednostka morska. Napięcie wzrasta, jesteśmy coraz bliżej brzegu francuskiego. Trzeba tak wycelować, by brzeg przekroczyć między bronionymi obiektami, nad dziką plażą. Od tej chwili zaczyna się umiejętne przekradanie między lotniskami, miastami, węzłami kolejowymi. Trzeba omijać bardzo uważnie okolone na mapie czerwoną kredką punkty. Na razie wszystko idzie jak najlepiej. Wprawdzie usiłują do nas strzelać tu i ówdzie, ale nim zaczną, zostawiamy ich za sobą i tylko Witek siedzący w wieżyczce tyłem do kierunku lotu informuje nas. Z lewej dwie sikawki. Już przestali się wygłupiać. Durnie, zamiast spać, psują amunicję. Przeskakujemy nad dachami zabudowań wiejskich. Wybiegają z nich ludzie i poznawszy angielską maszynę, świecą latarkami, tworząc literę zwycięstwa. Victory. Rozumiemy doskonale, ile nadziei wstępuje w serca na widok alianckiej maszyny lecącej tak nisko. Na pewno później przez kilka dni opowiadają i cieszą się, że to już coś będzie, bo samoloty przepływają coraz częściej i coraz niżej. Nie boją się Niemców. Wylądują któregoś dnia i wyzwolą nas. Mijamy z lewej Lyon. Mimowoli wspominam okres naszego smutnego pobytu w 1939 roku. Ileż zmieniło się od tego czasu. Po Lyonie chodzą Niemcy, a polscy lotnicy na angielskich maszynach lecą zrzucać broń dla francuskiego ruchu oporu.
Tak, dużo się zmieniło od czasów 5. Ochotniczej i pobytu na lotnisku Lyon-Bron. Tak. Za 10 minut placówka. Dużo zmieniło się. Chciałbym teraz porozmawiać z tym właścicielem oberży, który nie lubił Polaków i twierdził, że wojna wybuchła właśnie przez nas. Czy teraz, w 1943 roku, nadal jest tego samego zdania? Uwaga, z prawej sygnalizują K. Runda w prawo. Jasio schodzi niżej i nadaje W. Po chwili zapala się na ziemi strzałka. Widzimy wyraźnie kilkanaście osób uwijających się przy niej. Pierwszych sześć spadochronów kołysze się na wietrze. Już są na ziemi. Ale ucieszą się Francuzi, co? Mówi Witek. Robimy drugi nalot. I znów sześć zasobników poszło w dół. Janek kładzie maszynę w głęboki skręt. Macha skrzydłami na pożegnanie. Mkniemy na północ. Roman, przeszedłszy do wyrzutni ulotek, z udaną powagą zakomunikował nam. No, panowie, będę za oficera oświatowego. Trzeba im dostarczyć lektury, niech się uświadamiają. I wyfrunęła chmura ulotek. Widzę wojskowy samochód. Jasiu, zrób skręt na szosę, pobawimy się z nim. Zabawa była doskonała. Przelecieliśmy tak nisko, że wóz omalże nie wjechał nam na płat. Zatrzymał się, wyskoczyło parę osób, strzelając z karabinów ręcznych i pistoletów. Nie ulegało żadnej wątpliwości, że to Niemcy. Janek poprawił się przy sterach i zrobił przepisowy, dokładny nalot. Zagrały karabiny. Witek chichotał z radości. Do rowu łobuzy, znajdę was i tam. Prawdopodobnie znalazł. A teraz wykończymy tę hulajnogę. I znów atak i długie serie w samochód. Zapalił się. Gotowe. Szkoda, że nie mam wizytówki. Przedstawiłbym się im jako uciekinier z września na szosie koło Radomia. Lot trwał 8 godzin. Nie czuliśmy zmęczenia. Kiedy lotnik operacyjny powie wam, że nigdy nie lękał się albo że nigdy nie przechodził tak zwanego kryzysu nerwowego, nie wierzcie mu. Zdarzają się w powietrzu takie przygody, po których człowiek boi się zdjąć haubę, żeby nie stwierdzić przypadkiem, iż jest kompletnie siwy. Trzeba jednak zdecydowanie odróżniać strach, lęk i grozę sytuacji w powietrzu od załamania nerwowego na ziemi. U jednych następuje to już po pierwszym locie, u innych gdzieś koło 10, najczęściej jednak przy końcu pierwszej połowy kolejki operacyjnej, to znaczy przed 12, 13 lub 14 lotem. Podczas gdy cierpkie dreszcze emocji w powietrzu trwają kilka sekund czy minut, wspomniany kryzys potrafi gnębić delikwenta całymi tygodniami i albo rozchodzi się po kościach, albo staje się przygrywką, po której czarne przeczucia przeradzają się w rzeczywistość. Kiedy najczęściej przychodzi kryzys? Ot, nie wraca z wyprawy któryś z najbliższych przyjaciół. Razem z nim mieszkaliśmy, razem przeżywaliśmy różne sprawy. I człowiek zaczyna zastanawiać się, czy to aby teraz nie jest kolej na mnie. Zaczyna o tym myśleć i myśli bez przerwy. Traci humor i czeka. Czeka kiedy? To jest właśnie owo załamanie. Dobrze, gdy mija szybko, bardzo źle, gdy przechodzi w stan chroniczny. Bulba jest w naszym gronie okazem. Nie uznaje żadnych przesądów, nie gra w karty i nie używa alkoholu. Cały swój wolny od zajęć czas spędza przy naprawie motocykla. Kupił go okazyjnie, jak to się mówi, w proszku. Ma przy tym do siebie wielki żal, że skończył prawo, a nie wiedział budowy maszyn i że w wojsku wyszkolił się na nawigatora, a nie mechanika. Do latania jednak rwie się przy każdej sposobności, z wyjątkiem zastępstw. Innych kłopotów ani zmartwień nie ma. Nie ma również nigdy pieniędzy, a dochody sierżanta nawigatora całkowicie pochłania wspomniany motocykl. I oto pewnego dnia ten entuzjasta latania załamał się. Rzucił w kąt motocyklowe części, chodził smutny, przygnębiony. Bulba stracił swą załogę. Załogę, z którą wyszkolił się i odbył już 6 lotów operacyjnych. Był właśnie rano u dentysty. Podczas jego nieobecności kazano załodze oblatać maszynę. Polecieli więc na rundki nad lotniskiem. W oblatywaniu takim nawigatorzy rzadko brali udział. Przy lądowaniu zapalił się silnik. Ogień momentalnie wdarł się do kabiny pilota. Ten stracił panowanie nad maszyną. Wpadli na strzelnicę. Wszyscy spłonęli. Bulba został sam. Myślę, zwierzał mi się kiedyś, że to był dla mnie sygnał. Pierwszy sygnał ostrzegawczy. Czuję, że coś się musi stać. Widzisz, straciłem swoją załogę. Mam do ukończenia kolejki, sporo lotów. Będą mnie wpychali na różne zastępstwa do różnych załóg. A ja panicznie boję się zastępstw. Daj spokój, chłopie, pocieszałem. Masz najlepszy dowód, że sądzone ci jest żyć. Raz tylko nie poleciałeś z nimi i wtedy właśnie zginęli. Powinieneś być pełen wiary.
Mówiłem z takim przekonaniem, że Bulbie na chwilę rozchmurzyło się czoło. Mógłbym wprawdzie przerwać latanie, proponowano mi, ale ambicja to byłoby tchórzostwem. Każdy z nas przechodzi kryzys nerwowy, przed którymś lotem załamuje się, a jak przeskoczysz szczęśliwie, mija wszystko i bimba sobie ze złych przeczuć. U ciebie też przejdzie. I tak już żyjesz na kredyt. Może masz rację. Nie chciałbym zginąć tak głupio jak moja załoga. Rozmawiałem z Bulbą bardzo często. Czuł potrzebę tych rozmów. Jego jakby wskrzeszony, kpiarski uśmiech sprawiał mi wielką radość. Ostatniej nocy załoga nasza była na długiej i męczącej wyprawie. Zrzuciliśmy czterech skoczków na wybrzeżu Danii. Mieli oni pod osłoną nocy udać się na pobliskie wysepki i tam wykonać jakieś poważne zadanie dywersyjne. Chodziło prawdopodobnie o wysadzenie czegoś w powietrze, bowiem oprócz gumowych kajaków zrzuciliśmy im kilka skrzyń materiału wybuchowego, aparaty radiowe i klatki z gołębiami pocztowymi. Zrzut udał się doskonale. W drodze powrotnej pojawił się nad Morzem Północnym niemiecki myśliwiec, ale szybko zgubiliśmy go z oczu. Później znów jakiś mały statek poszczekał z CKM-ów i więcej prawdopodobnie zrobił paniki na swoim pokładzie niż wśród załogi mknącego do bazy naszego Halifaxa. Świadomość dobrze wykonanego zadania działa niezmiernie podniecająco i podobne interwencje nieprzyjaciela załoga przyjmuje raczej z humorem. Lot trwał 8 godzin. Po załatwieniu formalności pooperacyjnych zasiedliśmy w kasynie do śniadania. Spożywanie posiłku po locie zaliczamy właściwie do rzędu uciążliwych konieczności. Jedyną prawdziwie pociągającą i wytęsknioną przyjemnością jest sen. Zwalić się na łóżko. A właściwie nie tyle zwalić się na łóżko, ile jak najszybciej zasnąć. Zwykle jednak z chwilą przyłożenia głowy do poduszki zaczyna się męczące przeżywanie całego lotu. Towarzyszą temu błyski pocisków, szum silników, ataki całych stad, myśliwców, pożary. A kiedy nareszcie przyjdzie sen, jest to już sen nie kamienny, ale żelazny, żelazobetonowy. Sen najtwardszy. O godzinie 15 obudził mnie Roman. Wrócił właśnie z lotniska. Jak to? Byłeś cały czas u siebie? Dzwonili z bazy i dyżurny Anglik powiedział, że nie ma nikogo w pokoju. Stukał, ale drzwi były zamknięte na klucz i nikt nie odpowiadał. Nigdy nie zamykam drzwi na klucz. Widocznie pomylił się i stukał do sąsiada. Spałem do tej pory. Ale nie trać czasu, wtrącił Roman. Dzwoń szybko na lotnisko. Lecisz dziś na wojnę. Zwariowałeś? Znowu nasza załoga? Mieliśmy mieć wolną noc po tej Danii. Dali ci zastępstwo. Z załogą Wacka na Belgię. Zbiegłem na dół do telefonu. Na lotnisku słuchawkę podnosi Kazik. Też jest zdziwiony, że dzwonię z domu. Powiedzieli mi przed godziną, żeś wyjechał do miasta. Spałem, gadaj o co chodzi. Stefan zachorował i wyznaczyli ciebie do załogi Wacka. Wiesz dobrze, że nie lubię zastępstw i latam tylko ze swoją załogą. Też pomysły. Nie było innego wyjścia. To dlatego mam odwalać 3 loty w ciągu 4 nocy? Powariowaliście czy co? Nie denerwuj się, poleci Stasiek, zgodził się. Więc jestem wolny? Tak, do jutrzejszej odprawy. Więc serwus do jutra. Odetchnąłem. Strasznie nie lubię latać w cudzej załodze. W kilkanaście minut byłem galowo ubrany. Sam nie wiem po co. Gdzie spędzić wieczór? A wszystko jedno gdzie, byle jak najdalej od lotniska. Choć przez parę godzin nie słyszeć silników, wypocząć. Romciu, może przejechalibyśmy się do Bedford, co? Daj mi spokój, idę z moim rudzielcem na dancing. No to pojadę sam, mniej spalę benzyny. Motocykl, który zwykle robił przy zapuszczaniu dzikie kawały, zapalił teraz po pierwszym kopnięciu. Po chwili byłem już na autostradzie prowadzącej do Bedford. Uczułem dziwną ulgę. Rączka gazu jakby sama wyciskała z maszyny maksimum szybkości. 11 mil uciekło pod kołami nie wiadomo kiedy. Już rogatka miasta. Angielskie domki, bliźniaczo podobne do siebie, we wszystkich miastach i miasteczkach jednakowo rozlokowane, tworzą monotonny obraz raczej bezbarwnego życia. Co kilka kroków bary zatłoczone wojskiem. Jakie to beznadziejne. Czego ja tu właściwie szukam? Pójdę do kina, wszystko jedno, do którego byle jak najszybciej wejść i usiąść. Banalny film. Widownia szaleje z uciechy. Jestem wściekły. Po pół godziny wyszedłem. Wstrętne miasto. Czyż nie lepiej było siedzieć w parku koło domu? Zachodzę do baru, coś zamawiam. Drażnią mnie zapijaczone twarze otoczenia, zadymione wnętrze knajpy. Wychodzę. Trzeba wracać do domu. Zmarnowany wieczór. Trudno. Tyle razy bawiłem się tu zupełnie dobrze, a dziś? Wracam znudzony i zły. Motocykl dławi się, parska, w pokoju moim czeka Roman. Co, nie wyszła randka? Pytam.
Znowu szukali ciebie, odbąknął posępnie. Co się stało? No miałeś lecieć z Wackiem. Przecież Stasiek. On też poleciał, ale ze swoją załogą. W ostatniej chwili przyszedł rozkaz na jedną maszynę ekstra. Do Wacka przydzielili Bulbę. Bulbę? Tak, chłop ze łzami w oczach tłumaczył, że zastępstwa nie przyjmie, boś ty był przed nim wyznaczony. Żal mi go, płakał. Przy tobie przecież powiedzieli, że jestem wolny. A jaki cel? Cholernie trudne zrzuty w Belgii w bardzo bronionym punkcie. Będziesz się głupio czuł, jak nie wrócą. No dlaczego mają nie wrócić? Po co mi to kraczesz? Na drugi dzień rano poszedłem na lotnisko. W kancelarii, jak zwykle, załatwianie bieżących spraw, ruch i gwar. Podchodzę do Kazika, który zastępuje dowódcę, wypełnia raport z poprzedniego dnia. Wszystkie zadania wykonane, pytam? Tak, oprócz tej jednej załogi. Czy wylądowali gdzieś na obcym lotnisku? Nie, nie wrócili. Która załoga? Wacek. Wacek z Bulbą? Tak. Po kilku dniach przyszła wiadomość z Belgii. Zadanie wykonane. Zrzut bardzo dobry. W drodze powrotnej załoga Halifaxa Z wpadła na maszt radiowy. Wszyscy zginęli. Dlaczego Anglik pomylił drzwi i stukał do sąsiada? Dlaczego zamiast spędzić wieczór w domu, pojechałem sam do miasta? Dlaczego Bulba miał łzy w oczach i nie chciał lecieć tej nocy? Dlaczego Roman powiedział, że będę się głupio czuł, jak nie wrócą? I nie wrócili. Jeżeli śmierć załogi Bulby była sygnałem ostrzegawczym dla niego, to czymże jest wczorajsze zajście dla mnie? Z dnia na dzień czekałem na jakieś ważne wydarzenie, a koledzy mówili, że załamałem się nerwowo, tak jak Bulba. W ostatnim okresie pełni księżyca straciliśmy dwie załogi, 14 osób. Ponieważ stan eskadry wynosi 9 załóg, stratę tę odczuwaliśmy bardzo. Jest lipiec. Loty do Polski zaczną się dopiero we wrześniu. Noce są jeszcze zbyt krótkie. Obrabiamy więc Belgię, Holandię, Danię, Norwegię i Francję. Ach, żeby tylko szczęśliwie dociągnąć do września. Później już chociaż raz być nad Polską. Wszystkie niemal rozmowy w czasie bezlotnym zaczynają się i kończą wspomnieniami o kraju, o najbliższych i o polskim niebie. Wiesz, mówi Witek, cholera mnie bierze na tę wyspę, żeby już być u siebie. Cóż ci się nie podoba? Wszystko mi się nie podoba, wszystko, rozumiesz? I klimat, i zwyczaje tutejsze, i ludzie. Idziemy na śniadanie. Stawiają kaszkę i słony bekon. Kelnerka, widząc, że Roman odsuwa nakrycie, uśmiecha się i pyta zalotnie. Czy pan nie lubi naszej kuchni? Lubię, siostro, tylko nie mam apetytu. Łatwo wyczytać z jego spojrzenia, że chciał powiedzieć coś całkiem innego. Nie wyszło. Przy stole dużo wolnych miejsc. Jeszcze kilka dni temu siedział tu Wacek, Zygmunt, Czesio, Bronek, Józek. Oni już nie zdążyli polecieć nad Polskę. Przed mapą w Operation często można spotkać któregoś z naszych. Błądzi smętnym wzrokiem po polskich liniach dróg, rzek, wśród polskich miast. Dla Anglików to tylko znaki geograficzne o bardzo trudnych do wymówienia nazwach, a dla nas? Przemierzamy w marzeniach trasę z lotniska T do Radomia, Kielc, Gdyni, Warszawy. Lot taki w obie strony trwa zaledwie 11 godzin, a nas dzieli odległość 4 długich, smutnych lat. 11 godzin. Właściwie tylko 5,5 w jedną stronę. Sen przychodzi z trudem. Budzę się rano i patrzę na buty stojące obok łóżka. Niezgrabne angielskie buty. To nie takie jak nasze. Wczoraj przydzielono dwie nowe załogi. Wytarto kredą na drzwiach napisane nazwiska zaginionych i do mieszkań tych wprowadzili się nowo przybyli. 14 nazwisk skreślonych kredą. Kredę łatwo ścierać. Przyjechał Gucio, stary mój przyjaciel. Szkoli się na liberatorze na drugą turę. Czy masz już kompletną załogę? Zapytałem. Jeszcze nie, ale to nic pilnego. Mam latać dopiero we wrześniu nad Polskę. W takim razie zawieramy umowę. Ponieważ moja załoga po 30 lotach chce iść na linie komunikacyjne, zostanę sam. Uwzględniaj więc mnie przy robieniu składu. Nie pójdziesz na wypoczynek? Nie, wolę odwalić dwie kolejki razem. No dobrze, załatwione. Uścisnęliśmy dłonie i poszedłem natychmiast zameldować o tym dowódcy. Major spojrzał na mnie zdziwiony. Przecież pan ma jeszcze sporo lotów do ukończenia pierwszej tury. To szybko zleci, panie majorze. Tak, tak, ale najpierw lepiej myśleć o pierwszej kolejce.
Na pewno i Gucio, i Major wyczuli w tym moim pośpiechu jakąś chęć uspokojenia samego siebie. Świadomość, że mam już załatwioną drugą turę, miała mi dodać sił do ukończenia pierwszej. Teraz istotnie czułem się znacznie lepiej. Dziś wyznaczono znów naszą załogę na lot do Francji. Wieziemy dwóch spadochroniarzy i trochę towaru. Dwaj młodzi chłopcy, lat około 20, palą papierosy, żartują, mówią bardzo źle po angielsku, są Kanadyjczykami. Rok przygotowywali się w szkole dywersantów do akcji, którą będą musieli wykonać za parę godzin. Tremy jednak nie widać. Oficerowie wywiadu dają im ostatnie wskazówki, sprawdzają ekwipunek. Czas, proszę panów. Na cywilne ubrania wkładają zielone kombinezony. Do łydki prawej nogi przymocowujemy im małe łopatki. Będą służyły do zakopania spadochronów. W bocznych kieszeniach pistolety. Co to jest? Pytam jednego, widząc małą tabletkę. Trucizna, na wypadek, gdyby nas złapali. Mówi o tym tak beztrosko, jakby, powiedzmy, chwalił się posiadaną czekoladą. Gotowi. Wsiadamy do limuzyny i jedziemy do samolotu. Start za godzinę. Piękne, czyste niebo. Przyjemnie lecieć w tak jasną noc. Przed wejściem do samolotu proszę jeszcze o pozwolenie zapalenia papierosa. Proszę bardzo, palcie. Ale my mamy tylko francuskie, wolimy ostatniego angielskiego. Częstujemy, więc są zadowoleni. Wypalili, rozejrzeli się jeszcze raz po lotnisku i weszli do maszyny. Samoloty nasze dostosowane są do zrzucania skoczków i ładunku. Między płatami a ogonem wycięty jest w podłodze okrągły otwór. Na ścianach maszyny dookoła tego wylotu zwisają pasy zakończone stalowymi uchwytami. Tu właśnie przymocowuje się rączki spadochronów. Próba silników. Przerażający ryk rozdziera uszy. Zielone światło to dla nas. Odrywamy się od lotniska. Twarze obu pasażerów skamieniały w jakiejś zadumie, powadze. Trwało to jednak tylko przez chwilę. Spojrzeli na siebie i znów pojawił się zawadiacki uśmiech. Mijamy kanał. Jeden z nich wyciąga manierkę whisky i wciska mi do ręki. Dostają na drogę całą porcję alkoholu. Nie, dziękuję, ja nie mogę pić. Piją we dwójkę. Daję im delikatnie do zrozumienia, że już starczy, więc przestali. Wchodzimy na brzeg francuski. Cała uwaga załogi skierowana jest teraz na ziemię. Uciekaj w prawo, karabiny z lewej. Reflektory. Musiały się zmienić wiatry i dlatego źle weszliśmy na brzeg. Udało się. Wracam do tylnej kabiny. Nie wierzę własnym oczom. Obaj pasażerowie, dobrze podpiwszy, wdali się w gwałtowną sprzeczkę. Jak zdołałem przy ryku silników i słabej znajomości francuskiego wywnioskować, spór szedł o to, który z nich jest dowódcą. Prawdopodobnie ten wyższy i lepiej zbudowany chciał na własną rękę zmienić nominację poczynioną przez przełożonych na ziemi. Sprawa nie byłaby groźna, gdyby nie to, że obaj trzymali w dłoniach pistolety. Zjeżyły mi się włosy. Tego jeszcze brakowało. Jasiu, krzyczę do mikrofonu. Pokiwaj gratem, skoczki chcą się naparzać. Ale tak fest, jeszcze, jeszcze. Roman, idź tam do tyłu, pomóż. Gwałtowne skręty przyparły obu młodzianów do ściany. Wywarło to na nich duże wrażenie. Proszę natychmiast schować pistolety. Schowali bez słowa. Kołysanie ustało. Co to było? Pyta jeden. Myśliwiec nas atakował. Uwierzyli. Widzicie, jak to jest? Uzupełniam poważnie. Wam właściwie wszystko jedno, ale my musimy jeszcze wracać. Zaproponowałem im, by się przespali jakieś 2 godziny. Usłuchali. Wyciągnęli się na bocznych ławkach i spokojnie leżą. Wracam do przedniej kabiny. Zmieniam Kazia w czytaniu mapy. Po kilku godzinach wpatrywania się w ziemię i w mapę, człowiek jest tak osłabiony, że przestaje odróżniać rzeki, drogi i miasta. Obraz ziemi zamazuje się, zlewa w jedną mglistą chmurę. Za 17 minut placówka. Pod nami bardzo pofałdowany teren, południowa Francja. Budzimy skoczków, częstujemy gorącą herbatą. Dobrze im ten sen zrobił. Proszę panów przygotować się, za 15 minut skaczecie. Sprawdzam jeszcze raz pasy, spadochrony, paczki, które wyrzucimy razem z nimi, a w których są rzeczy potrzebne do akcji. Za 5 minut placówka. Nie wolno nam było zadawać żadnych pytań na temat zadania, które mają wykonać. Najczęściej jednak domyślamy się sami. Tych na przykład wyrzucamy kilka kilometrów od górskiej tamy wodnej. W paczkach jest sprzęt radiowy i materiał wybuchowy. Najprawdopodobniej jeszcze dzisiejszej nocy tama wyleci w powietrze. A oni może wrócą po jakimś czasie do Anglii, może nie. Uwaga, przygotować się do skoku. Zaczepiam spadochrony i ładunek do pasów.
Obaj siadają u wylotu, paczki tuż obok. Jest placówka, ale jak tu robić nalot? Cholerne góry. Jasio kładzie maszynę raz na jedno, raz na drugie skrzydło, z trudem przeciska się wąskimi przełęczami. Halifax nie jest zbyt posłuszny w sterach. Kotlina, nad którą mamy ich wysadzić, jest tak okolona zboczami, że nie wiadomo, z której strony mamy lecieć. Krążymy ponad 15 minut i nic nie wychodzi. Jasio decyduje się na nalot z południa. Uwaga! Naprowadzam! Obaj skoczkowie w napięciu czekają sygnału. Wysoki blondyn odwraca się i prosi, bym go zepchnął. Często tak bywa, samemu trudno jest zdecydować się na skok. Uśmiecham się porozumiewawczo, podajemy sobie dłonie, życzymy nawzajem złamania karku i oto błyska czerwone światło. Popchnąłem pierwszego, drugi poszedł za nim. Prawie równocześnie wyleciały obie paczki. Cztery spadochrony dotykają ziemi. Uważaj, góra! Maszyna wyje całą mocą silników. Wyskakujemy tuż nad zboczem. Jasio ociera czoło. Ale placówka, mówi po chwili, niech to krew zaleje. Omal nie rąbnęliśmy się. Kurs do domu, 245. Okej, kurs wzięty. Za 3 godziny będziemy w bazie. Księżyc zaczyna blednąć. Coraz trudniej czytać mapę. Wlepiamy oczy w szyby. Wątpię, czy zdążymy przed świtem dolecieć do Anglii. Tyle czasu straciliśmy nad placówką. Nic nie widać, cholera. Wejdź na 3000 stóp. Uważaj na myśliwca. Jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, a teraz właśnie trzeba największego skupienia. Za 13 minut powinien być brzeg. Wszyscy usiłujemy przebić wzrokiem mglistą zasłonę, która w miarę posuwania się na północ gęstnieje. Widzę brzeg, krzyczy Kazik. Brzeg przed nami. Trochę za wcześnie. Widzicie brzeg? Istotnie jest, wszyscy to widzimy. Chwała Bogu, popraw kurs na 260. Dobra, powinniśmy już przekraczać środek kanału. Robi się coraz widniej i nagle... Jakieś lotnisko z prawej, krzyczy Roman. Światła lotniska? Skąd? Na kanale? Cóż to znaczy? Gdzie my jesteśmy? Zdaliśmy sobie sprawę, że jest źle. Trzeba będzie zdecydować się na przerwanie ciszy radiowej, która obowiązuje w czasie lotu nad terenem nieprzyjacielskim. Każde bowiem naciśnięcie klucza telegraficznego jest namierzane równocześnie i przez swoich, i przez wroga. Ale trudno, nie możemy dłużej błądzić. Za parę minut wstanie dzień i wtedy dopiero sytuacja będzie groźna. Roman, prosi o namiar naszej pozycji. Słyszymy dzwoniące znaki Morsa. Zdajemy sobie sprawę, że w tej samej chwili podsłuch niemiecki naznacza na swych mapach dokładną pozycję naszego samolotu. Alarmują gotowe do startu myśliwce. Jesteśmy koło Dunkierki. W chwili, gdy nam to mówi Roman, pod brzuchem maszyny żółci się piasek plaży i widać brzeg jak na dłoni. Biały dzień, a my koło Dunkierki. No, panowie, jak nas teraz dopadnie myśliwiec, leżymy. Suniemy nad samą wodą. Rozglądamy się na wszystkie strony. Zapominamy o zmęczeniu. Manetki gazu posunięte do maksimum. Z daleka widać brzegi Anglii. Jeszcze 10 minut. 5. Hurra! Brzeg. Poranne opary kłębią się nad śpiącymi jeszcze miastami. Górą w przeciwnym kierunku, na południe, idą klucze latających fortec. Zostawiają na niebie białe smugi znaczące drogę do Niemiec. Podczas bezlotnych wieczorów zbieraliśmy się w okolicznym, typowo angielskim barze. Tu oblewało się szczęśliwe powroty, tu zapijało się żal po tych, którzy nie wrócili. Słowem, załatwiało się wiele spraw przy dużym piwie i małym drinku. Może było odwrotnie, nie pamiętam. Oto przysłuchajmy się rozmowie 4 Polaków, których miny zdradzają niezmiernie sekretny charakter narady. W ogóle nie chcę o tym słyszeć. Powiada, że przepisy kategorycznie zabraniają. Ładna historia. I to właśnie teraz, kiedy jest tak utuczony. Powiedział, że musi być zezwolenie z jakiegoś tam urzędu, ale on wątpi, czy je dostaniemy. To po cholerę pozwala nam hodować świniaki, jeżeli nie możemy ich przerabiać na ludzką, polską zakąskę. Mówiliście, że tu chodzi o zabawę z okazji rocznicy dywizjonu? Nie znasz Anglików? Nie wiesz, że taki wódz wierzy tylko w przepisy i zarządzenia? Chwileczka, panowie, o ile znam się na przepisach, to rzeczywiście zabraniają one bicia świń bez zezwolenia, ale mówią one również, że w wypadku złamania nogi przez zwierzę wolno je dobić. Wymieniono znaczące spojrzenia. Nazwiemy to, powiedzmy, operacja Salceson. Zgadza się. Grunt to przepisy. Pikuj do bufetu po paliwo. Operacja jutro. Na stolik znów wędrują napoje. A na drugi dzień
Na wąskiej drodze przy lotnisku spotykamy naszych znajomych z baru. Prowadzą dobrze utłuczoną świnię, a robią to z taką powagą, iż łatwo można wywnioskować, jak trudne czeka ich zadanie. W pewnej chwili, gdy samotny świniak znalazł się na jezdni, najniespodziewaniej nadjechał porucznik Zdzisio w małym sportowym samochodzie typu muzeum i z powodu słabych hamulców potrącił biedak samotne zwierzę. Zatroskane miny przygotnych gapiów i niemal tragiczne stwierdzenie. Ma złamaną nogę, trzeba natychmiast dobić. Okazało się, że w gronie gapiów byli fachowcy. Co więcej, nawet wózek do przewiezienia świnki też całkiem przypadkowo był na miejscu. Gdy na święto dywizjonu przyrządzono smakowity bigos, angielscy goście już na progu kasyna zatykali sobie nosy. Długo nie umieli zrozumieć, jak też my możemy zajadać się tak przyrządzoną kapustą. Tak samo nie umieli pogodzić się z tym, że można jeść zepsute mleko, to znaczy zsiadłe. Kuchnia nie była jednak najmocniejszą stroną naszych uroczych gospodarzy. Przed kilku tygodniami załodze naszej przydzielono nową, wprost z fabryki przysłaną maszynę. Piękny, czterosilnikowy Halifax z rejestracyjną literą J. Chodziło o to, by go jak najszybciej ochrzcić. Z chrzcinami myśliwskiej maszyny jest znacznie łatwiej. Po prostu pilot prosi mechaników, by wypisali mu na kadłubie samolotu imię najdroższej dziewczyny i sprawa załatwiona. W dywizjonie bombowym rzecz jest bardziej skomplikowana, załogę bowiem stanowi 5 albo 7 ludzi. Trudno przecież wypisać 5 albo 7 imion. To nie kalendarz, trzeba zdecydować się na jedno. Propozycje są różne, a czas nagli. Następny bowiem lot mamy robić już na nowej maszynie. Zebraliśmy się tedy całą załogą w barze. Po kilkunastu podwójnych kolejkach zabrał głos nasz nowy strzelec ogonowy Witek. Panowie, teraz na trzeźwo rzecz musimy załatwić. Po słowach na trzeźwo dostał czkawki. Nic go to jednak nie speszyło i dawszy tylko znak barmanowi, by powtórzył piwo, ciągnął dalej. Ja siedzę w ogonie, czyli tam, gdzie Halifax się kończy. W nosie, czyli nad celownikiem bombardierskim siedzi Mietek. Inaczej mówiąc, Halifax ma Mietka w nosie, a mnie w tym, no w tym, w ogonie. A obaj mamy w sercu od tylu lat cudne imię, panowie, powstać? Janka. Proponuję, by właśnie nazwać grata J jak Janka. Skończyłem. Po tak przekonywającym wystąpieniu nikt nie śmiał protestować. Od jutra samolot nasz ubarwi wypisane na kadłubie imię najdroższej dziewczyny Witka i Mietka. W zamian za tak przychylne ustosunkowanie się całej załogi do spraw uczuciowych tego z ogona i tego z nosa, wyżej wymienieni osobnicy płacą za całe picie i szafa gra. Istotnie zrobiliśmy już na Jance kilkanaście ciężkich lotów i świetnie się trzyma. Gdyby była Zośką czy Kasią, kto wie, Jasio niestety jest już człowiekiem żonatym. Nie można więc mu brać za złe, że doczekał się potomka właśnie teraz, gdy załoga jego ma 24 loty operacyjne. Władzie obliczył, że pozostałych do ukończenia kolejki 6 lotów możemy zrobić nawet w ciągu tygodnia. Pozwolił więc sobie zaznaczyć nawiasowo, że Jasio najniepotrzebniej pospieszył się o ten jeden tydzień. Fakt jednak stał się faktem. Żona przysłała telegram. Zostałeś ojcem córki. To, że córki, a nie syna, też wybaczyliśmy mu, chociaż każdy z nas gotów był dać głowę, że Jasio może mieć tylko synów. Chłop jak dąb. Nawalił. Na telegram ów odpowiedział telegramem, że jutro przed potomkiem posłusznie się zamelduje. Myśmy zaczęli rozważać, jakie podarki najbardziej przypadną do gustu dzieciakowi. Romcio powiedział, że jak podejdzie karta, kupi wózek dla córki załogi. Wiedzieliśmy już na pewno, że córa załogi będzie musiała chodzić piechotą. Urodzinowe rozważania przerwała wiadomość z dowództwa. Załoga nasza leci dziś na wojnę. Czas lotu około 8 godzin. Każdy lotnik musi wierzyć w przesądy. Jeśli nie wierzy, a pech chce, że coś się stanie, żyjący koledzy powiedzą wówczas z westchnieniem. Sam sobie winien. Dlaczego poleciał, skoro dostał telegram, że córka mu się urodziła, zostawił chałubę w samochodzie i trzeba było po nią wracać? Miał już kartę urlopową w kieszeni i dziś właśnie powinien wyjechać do żony itd. itp. Nikt oczywiście nie potrafi udowodnić, że gdyby nie poleciał, zostałby w gronie żyjących. Wszyscy jednak wierzą głęboko, że stało się to jedynie z przyczyny ignorowania świętych praw przesądu. Przed każdym lotem szliśmy fasować w magazynie spadochrony. Anglik, który nam usługiwał, pytał zwykle każdego, czy dopasować szelki? Odpowiadałem mu, nie trzeba, wcale nie wybieram się skakać. Dawał spadochron i na tym się kończyło. Gdy zjawiłem się w dniu omawianego lotu, a on znów rzucił swoje zawodowe pytanie,
Zastanowiłem się przez chwilę, ale by nie okazać, że coś się we mnie zmieniło, odrzekłem: nie trzeba. A on pierwszy raz dodał: nigdy nie można wiedzieć, co na pana tam czeka. Sentencja zupełnie zresztą nie na miejscu, trochę mnie zdenerwowała. Aby mu jednak udowodnić, że słów tych nie biorę zbytnio do serca, chwyciłem pierwsze z brzegu szelki i nieco podminowany wybiegłem. Wchodzimy do maszyny. Jasio idzie próbować silniki. Tu dopiero zauważył, że zapomniał gdzieś haubę. Wysyłamy więc mechanika na rowerze, a ten po długich poszukiwaniach przywozi, ale cudzą, strasznie dużą. Szkoda jednak czasu, poleci w tej. W maszynie jest jakoś dziwnie cicho, nikt tym razem nie żartuje. Każdy, kto lata na wojnę, wie, że im bliżej końca tak zwanej kolejki, tym częściej wkrada się w duszę lęk. Jest to rzecz zupełnie zrozumiała. Gdy było się kilkanaście razy nad terenem nieprzyjaciela, gdy zna się już mnóstwo możliwości dostania po krzyżach, miejsce początkowej brawury i pewności siebie zastępuje powaga, ostrożność, a czasem po prostu lęk. Człowiek jest stworzony do chodzenia po ziemi, a nie do latania. I to właśnie tam, gdzie tysiące głów, rąk i maszyn pracuje, by w lataniu przeszkodzić, by ściągnąć śmiałka na ziemię. Więc człowiek zaczyna się buntować. Szanse ukończenia operacji maleją potwornie z każdym lotem. Nerwy trzeba trzymać w garści z całej siły. Nie dać im brykać, a jak są silniejsze i ponoszą, nie okazać tego nikomu z załogi, zdławić w sobie choćby kosztem kroplistego potu. Nikt z załogi nie ma prawa wiedzieć, że nie wytrzymujesz, że cię roznosi. Wtedy bowiem, choćbyś był najlepszym kompanem na ziemi, powiedzą ci, byś z załogi odszedł. A to jest najboleśniejsze, co może cię w życiu spotkać. Trzeba więc nerwy dobrze złapać w garść. Startujemy. Janka toczy się ciężko, jakby wcale nie zamierzała oderwać się od ziemi. Przy samym końcu lotniska podskoczyła, przeszła ponad wierzchołkami drzew, znów solidnie przepadła i wreszcie zdecydowała się drapać w powietrze ciężko, jakby od niechcenia. Był to niewątpliwie najtrudniejszy start w jej bojowym życiu. Ważne, że się oderwała i że mamy już na zegarach nakazaną wysokość przelotową 2000 stóp. Mijamy znane skrzyżowania dróg, później duży węzeł kolejowy. Jeszcze godzina lotu i wyjdziemy nad kanał. Nad kanałem, jak zwykle o tej porze, srebrna mgiełka, która przykrywa toń wody cieniem tajemniczości. Z kanałem wiążą się bolesne wspomnienia. Oto wielu kolegów, których brak odczuliśmy bardzo w naszych dywizjonach, tu właśnie złożyło swe ciała i szczątki maszyn. Nikt nie zdoła opisać, ilu dramatom rozpaczliwej walki o życie przyglądał się kanał i ile dramatów zamknął na zawsze w sobie. To dziwne, nigdy przelatując nad nim nie myślałem o tym. Dziś mam uczucie, jakbym żegnał, a równocześnie witał się z ich smutnym losem. Za 10 minut nieprzyjacielski brzeg. Uważać na okręty. Ledwie padły te słowa, z otchłani mgły wystrzeliły różańce kolorowych pocisków z trzech stron naraz. Silny unik w lewo, seria tuż przy kadłubie, unik w prawo, wybuch tuż przy ogonie. Witek odpowiada seriami czterech sprzężonych karabinów. W maszynie zapach prochu i cisza. Janka tańczy na wszystkie strony, jakby drwiła sobie z tych świecidełek, które pragną uczepić się jej kadłuba. Jeszcze kilka pa i zadarłszy ogon do góry, dała susa na brzeg i pomknęła kosiakiem. Zadowolona z siebie przeskakiwała nad krzakami, uderzając do rytmu warkotem czterech silników. Za 2 godziny będziemy nad celem. Oddychamy spokojem francuskiej ziemi, zapachem sierpniowego powietrza. Rzeki i drogi, lasy i pola, wszystko to zdaje się przyjaźnie do nas uśmiechać odblaskiem księżycowego światła i ułatwiać pracę nawigacyjną, układając się zgodnie z mapą pod brzuchem maszyny. Jasiu, zmniejsz obroty lewego zewnętrznego, podskoczyła temperatura. Okej. Za 30 minut będziemy nad celem. Pozostałe 3 silniki sygnalizują wskazówkami zegarów, że im gorąco, że rozgrzały się bardzo. Coś musiało nawalić. Może przestrzelili chłodzenie. Za 15 minut osiągamy cel. Jest placówka. Zrzuty muszą być dokonane bardzo starannie. Muszą spaść na punkt. Pierwszy nalot nie udaje się. Robimy następny, lecz okazuje się, że nie można zamknąć drzwi bombowych. Przestrzelili przewód hydrauliczny. Rób szybko nalot. Zrzucimy i musimy się śpieszyć, żeby przed świtem zwiać przez kanał. Drugi nalot. Spadochroniki z ładunkiem kołyszą się, dotykają ziemi. Zadanie wykonane. Mamy na zegarach około 900 stóp wysokości. Temperatura pozostałych 3 silników gwałtownie wzrasta. Drzwi bombowe otwarte i klapy opuszczone do maksimum stawiają szalony opór. Maszyna wciąż traci szybkość. Słuchajcie, nie dociągniemy do Anglii. Przygotować się do skoku.
Postaram się wdrapać, ile będzie można. Zakładamy spadochrony. Moje szelki są potwornie duże. Z wściekłością pomyślałem o tym, który mi wygadał skok. Ustalamy kolejność opuszczania samolotu. Ale maszyna jest jak kamień. Musimy lądować. Widzę tu polankę. Spróbujemy na niej. Jestem pewien, że myśli wszystkich pobiegły w tej chwili do kabiny pilota, który przecież jutro miał jechać do córki. Zrozumieliśmy, co znaczy przymusowe siadanie na czteromotorowej maszynie w nocy. Jasiowi nie ma prawa nic się stać. Choćby on jeden musi wyjść cało. Układamy się w kadłubie na podłodze, spadochrony pod głowami, czekamy. Są to potworne chwile, podczas których przesuwa się przed oczami film całego życia. Serce ściska żal, równocześnie jakby rezygnacja. Usta, które zwykle w ciężkich chwilach szeptały modlitwy, by zabić lęk, teraz drżą, pęcznieją, palą. Uwaga, siadamy. Przymyka gaz, słychać świst ciętego skrzydłami powietrza, zapiera dech. Serce, wszystkie wnętrzności podchodzą pod gardło, dławią. Potworne jest czekanie na zderzenie z ziemią, która, Bóg raczy wiedzieć, czy nie wystrzeli w ostatniej chwili pniami drzew lub linią wysokiego napięcia. Wreszcie silne zderzenie, gasną światła, w maszynie błyski detonatorów i dym. Kłęby dymu wciskają się w płuca. Co z Jasiem? Przecież on jest sam jeden z przodu. Oszklony nos Halifaxa roztrzaskał się. Co z Jankiem? Maszyna toczy się po ziemi podskakując. Ryje. Wyłazimy górnym otworem na zewnątrz. Samolot wciąż jeszcze sunie po ziemi. Jasiu, gdzie Janek? Musiało go przygnieść w kabinie. Rozbijać kabinę, słychać ze wszystkich stron. Podbiegamy do kabiny pilota, by go wyciągnąć i oto Janek najspokojniej wyskoczył na płat i otrzepał ubranie. Twarz, jak i my wszyscy, miał kompletnie czarną. Przed rozbitym nosem Halifaxa stała ściana drzew. Poczciwa maszyna jakby wiedziała, że musi zatrzymać się przed nimi. Janka zdawała sobie sprawę, że jej los jest i tak przesądzony, ale wierna chciała być ludziom, którzy przeszli z nią tyle chwil pięknych i ciężkich. Nie mogła sprawić im zawodu. To też ze smutkiem wielkim podpalaliśmy Jankę, a ona płonąc ze spokojem i z godnością jakby przepraszała nas, a szczególnie Jasia, że nie dociągnęła do bazy, że zostawia swoją załogę na obcej ziemi, na niepewny los. W oberży pod jeleniem goście dopijają resztki trunków. W rogu siedzi opasły prusak, któremu widać świetnie służy klimat francuski, i rekwirowane w okolicznych wioskach jadło. Wszyscy zresztą żołnierze wypełniający duszną izbę knajpy wyglądają dobrze i czują się jak u siebie w domu. Mała, 8-letnia Lili, córka właściciela kafejki, przygląda się niemieckim gościom i zaciska piąstki. Jej mama, typowa Francuzka o pięknych czarnych włosach, przynagla rozbawione towarzystwo do opuszczenia lokalu. Czas, panowie, zamykamy, zegar bije 12. A gdzie monsieur Darry? Pyta otyły prusak. Pojechał po towar do Tuluzy. Niech jutro rano wpadnie do mnie, mam pilny interes. Dobrze, powtórzę mężowi, jak wróci. Rozbawieni i mocno podpici wychodzą. Długo jeszcze słychać na ulicach odgłosy krzyków przedstawicieli narodu panów. Oberża pod jeleniem jest miejscem najchętniej uczęszczanym przez żołnierzy okupanta. Właściciel jej Dori, świetnie władający językiem niemieckim, niemniej doskonale prowadzi interes. Lokal zaopatrzony jest zawsze w dużą ilość wszelkiego rodzaju alkoholu i co najważniejsze, niemieccy goście korzystają ze zniżkowych cen. Wszystko z wielkiej sympatii dla Führera, mawiał Monsieur Dori. Mieszkańcy miasteczka patrzyli ze zgorszeniem na to bratanie się z wrogiem. Taki zdrajca ma knajpę, robi interesy z Niemcami, zarabia, jeździ własnym samochodem, ale już niedługo skończy się, mawiali jedni. Niech przyjdzie godzina porachunków, dostanie za swoje, powtarzali inni. Jak łatwo zauważyć, właściciel oberży pod jeleniem nie cieszył się najlepszą opinią wśród mieszkańców małego miasteczka południowej Francji. Zegar na wieży kościelnej wydzwonił drugą godzinę. Miasteczko śpi już twardym snem. Tylko madame Darry, siedząc przy łóżku Lili, nie myśli jeszcze o wypoczynku. Każda minuta narastająca na zegarowej tarczy potęguje niepokój o męża. Ogarniając ciepłym spojrzeniem śpiącą Lili, czeka. Na placówce odległej o 30 kilometrów od wspomnianego miasteczka ładowano do samochodów zasobniki z bronią i lekarstwami. Pracowało przy tym 5 młodych ludzi. Inni ukryci w gęstwinie leśnej, uzbrojeni w granaty i pistolety, osłaniają akcję. Nadbiega zdyszany łącznik. Mon capitaine, mon capitaine. Na to wołanie z grupy stojącej przy samochodzie wysunął się wysoki pan w berecie i z fajką w zębach. Co się stało? Samolot, który zrzucał nam towar, rozbił się w lesie. Gdzie? Koło starej smolarni na północnej polanie, 5 kilometrów stąd. Zapada decyzja.
Zrzucony sprzęt odstawić natychmiast ciężarowym samochodem do miejsca przeznaczenia. Samochód osobowy z dowódcą placówki i dwoma ludźmi uda się na miejsce wypadku. Księżyc coraz zuchwalej zmierza ku ziemi. Władek, Roman i Witek zajęci są niszczeniem przyrządów pokładowych. Ciszę nocy sierpniowej mąci nerwowy stuk toporów, dźwięk rozbijanego szkła, zgrzyt łamanej blachy. Wszystko musi być doszczętnie zdemolowane. Gdyby ogień nie strawił całej maszyny, przecież wróg nie może dostać w swoje ręce żadnej części, z której mógłby mieć jakąś pociechę. Trzeba to zrobić choćby kosztem opóźnienia ucieczki, a nawet dostania się do niewoli. Nasza czwórka tymczasem studiuje mapy i stwierdza ku wielkiemu niezadowoleniu, że w odległości 10 kilometrów od miejsca kraksy znajduje się niemieckie lotnisko i że najprawdopodobniej zjawią się tu patrole, nim wszyscy zdążą oddalić się na bezpieczny dystans. Spoglądamy jeszcze z wielką ufnością na gęstwinę drzew i ustaliwszy ogólny kierunek na południe, dzielimy załogę na trzy grupy. W każdej musi być jeden jako tako władający językiem francuskim. Iść nocą, omijać zabudowania, w dzień kryć się w lasach. W ten sposób trzeba przewędrować 150 kilometrów, aby dojść do pierwszych łańcuchów gór. Liczymy jednak na to, że uda nam się nawiązać kontakt z przedstawicielami ruchu oporu i przy jego pomocy przedostaniemy się przez Pireneje do Hiszpanii. Wszystko gotowe, możemy podpalać, mówi Władek. W tej samej chwili dochodzi nas warkot samochodu. Zbliża się. Szybko podpalać, jadą do nas. W zaciśniętych dłoniach pistolety. Trzaskają bombki służące do podpalania samolotu. W jednej chwili płomień ogarnia maszynę. Narasta. Ukryci za drzewami czekamy wybuchu zbiorników. Samochód podjechał na odległość 200 metrów i stanął. Widzimy trzy sylwetki zbliżające się w naszą stronę. Na razie jest tylko trzech. Nie strzelać, dać im podejść. Jakież było nasze zdziwienie, gdy od grupy nadchodzących zawołano poprawną angielszczyzną. Swoi, nie strzelać, jesteśmy z placówki. Zbliżamy się, trzymając na wszelki wypadek pistolety w pogotowiu. Na czoło przybyszów wysuwa się wysoki pan w berecie. Jestem kapitan Dary, dowódca placówki, nad którą dokonaliście zrzutu. W tej chwili rozlega się głucha detonacja. To Janka wybuchła swoimi zbiornikami na znak radości, że załoga wpadła w dobre ręce. Spojrzeliśmy jeszcze raz ze smutkiem na szczątki naszej maszyny i już po chwili samochód wypełniony po brzegi mknął do oberży pod jeleniem. Przedstawiam panów mojej żonie, wypijemy dobrego wina i pojedziecie dalej. Gdy do mieszkania weszło siedmiu czarnych, zakopconych ludzi, Madame Dary przeraziła się. Dziś zamiast towaru przywiozłem ci żywych lotników, co ty na to? Na progu ukazała się mała Lili. To moja córka, Lili. Lili, masz przed sobą polskich lotników. Mała, ośmioletnia Francuzka obejmowała kolejno zasmolone nasze głowy. Dawała najsłodszy prezent, gorący uścisk i roześmiane szczęściem spojrzenie dziecka. Będąc jeszcze w dywizjonie bombowym, oglądaliśmy nowy film angielski pod tytułem Jeden z naszych samolotów zaginął. Była to historia zestrzelonej nad Holandią załogi Wellingtona. Po skoku ze spadochronem załoga ta z miejsca trafiła cudownym zbiegiem okoliczności pod opiekuńcze skrzydła tajnej organizacji. Jedli, pili, cudownie spędzali czas. No i oczywiście przystojna kobieta, szef podziemnej walki, ułatwiła im ucieczkę łodzią. Pokazano też i Niemców, którzy już mieli wszystkich nakryć, ale ponieważ scenariusz nie przewidywał wsypy, załoga szczęśliwie powróciła do Anglii. Na tych warunkach podejmuję się zaginąć, powiedział Roman po wyjściu z kina. Lipa, uzupełnił Kazik. Biorą nas pod włos. Nie lękajcie się, chłopaki. Widzicie, jakie to romantyczne? Zakończył Jasio. A tymczasem w życiu... Wracajmy przeto do naszej przygody. Niestety zupełnie inaczej niż w kinie. O żadnym flircie ani marzyć. Kontakt z organizacją podziemną wprawdzie jest, ale... No właśnie, to ale. Mówią nam, że robią wszystko, aby jak najszybciej pozbyć się nas w szlachetnym tego słowa znaczeniu. Chcą nas zwrócić ewidencji polskich sił powietrznych przy Rafie, 7 numerów, przy których na razie widnieje, zaginęli. Kapitan Dary po powitalnej lampce wina w oberży pod jeleniem podzielił załogę na trzy grupy i umieścił każdą z nich w innej miejscowości. Poczciwi wieśniacy w obawie przed niepewnymi sąsiadami ulokowali delikwentów w solidnie zamaskowanych częściach swoich zabudowań. Ten stan rzeczy trwa już 10 dni. Kazik i ja odsiadujemy ze strzelenie w jakiejś małej komorze, do której trzy razy dziennie ukradkiem ktoś podrzuca jedzenie.
Nie ma okna, nudno, brak papierosów. Po zestrzeleniu trzeba było uciekać na własną rękę. I tak czułbym się jak zaszczuty pies, ale wiedziałbym przynajmniej, że wszystko jest zależne od mego sprytu, od moich pociągnięć, a nie od ludzi, którzy są powolni ślamazarni, mówił ponuro Kazik. Patrz, oni wstają rano, wypędzają bydło, idą w pole, żyją zupełnie pokojowym życiem, nie znają wcale wojny. Za drzwiami poruszenie, ktoś nadchodzi, stuka, czaimy się w ciemnych kątach komory. Dzień dobry panom. W drzwiach ukazała się kobieta. Światło, które wtargnęło, oślepiło nas. Przyniosłam trochę owoców i papierosy. Już dziś panowie odchodzą od nas. Poznajemy panią Dawi. Kazik drżącą ręką zrywa opakowanie paczki i obaj zapominamy na chwilę o obowiązku wskazania krzesła. Pani będzie łaskawa spocząć. Przepraszamy panów, że nikt do tej pory nie zjawił się, ale Niemcy poszukując was zaglądali do wszystkich wiosek w promieniu 50 kilometrów. Wizyty nasze mogłyby zwrócić ich uwagę. W czasie tego opowiadania zauważyłem, że przyniesione papierosy mają tę właściwość, że im bardziej rozkoszujemy się ich smakiem, tym mniej ich pozostaje w paczce. Co z nami będzie dalej? Kiedy dostaniemy cywilne ubrania i jakieś papiery? Jutro. Jutro zobaczą się panowie ze swoimi kolegami. Dziś w nocy musicie przejść we dwójkę do sąsiedniej wioski. Gospodarze tej zagrody wskażą drogę. Stamtąd zabierze was samochód i odstawi do miejsca, gdzie są koledzy. Pireneje? O nie, to jeszcze nie prędko. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Proszę pani, już kończy się sierpień. Siedzimy bezczynnie 10 dni. We wrześniu dywizjon nasz zaczyna loty do Polski. My musimy wrócić na wrzesień. Czekaliśmy bardzo na te loty i tu... Ja wiem, że to was drażni. Kazik opanował się i spuścił posępnie głowę. Uprzytomnił sobie, że wszyscy ci, którzy okazują nam pomoc, narażają życie. Pani Dari wstała i podeszła z wyrazem serdecznej wyrozumiałości do Kazika. Chwilę panowała cisza. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni, żeście się dla nas narażali. Francja nie zapomni. Życzę panom powodzenia. Wyszła. Po wyjściu Madame Dari i po otrzymaniu wiadomości, że już dzisiejszego wieczoru ruszymy dalej, poczuliśmy obaj ulgę. Nawet to ciemne pomieszczenie nie wydawało się nam ponure. A może to tylko sprawka otrzymanych papierosów? Znużone słońce przestało palić sady i winnice. Rozgrzana ziemia dyszała sierpniowym zapachem traw. Wraz z mrokiem wszystko pogrążyło się w ciszy. Tylko od czasu do czasu, to z jednej, to z drugiej strony, dochodziło zawodzenie psa. Udając się teraz po ciemku w długą drogę na przełaj do wskazanego miejsca, najbardziej boimy się właśnie psów. Przechodzimy pole naszego gospodarza, mały lasek i dalej wieś. Wieś, którą nakazano nam omijać z lewej strony. Skradamy się coraz ostrożniej. Ugwieżdżone niebo, spokojna uśpiona ziemia, cienie drzew, krzewów, domostw. Jakże drażni w takiej chwili każdy cień stojący na drodze. Jak długo każe wpatrywać się w siebie, przybiera ludzkie kształty, straszy. O użyciu pistoletów nie myślimy. W takiej sytuacji lepszy jest kułak lub nóż. Ominęliśmy wieś. Idziemy obok polnej drogi. Przed nami miasteczko. Musimy przez nie przejść. Dochodzi godzina 12, policyjna godzina. Mówiono nam, że o tej porze nie powinniśmy nikogo spotkać. Istotnie, po wejściu na rogatkę miasteczka stwierdzamy, że panuje tu kompletny spokój. Myślę teraz o tych osłoniętych okiennicami domkach. Śpią w nich ludzie znużeni codziennymi troskami, nie myślący raczej o wojnie, która ich oszczędziła. Nagle z bocznej ulicy dochodzi gwar rozmowy. Głosy bardzo podniecone. Nie pozostaje nic innego, jak tylko iść dalej pewnym krokiem. Słyszymy wyraźnie, jak z odległości jakichś 50 kroków zmierza w naszą stronę dwóch mężczyzn. Z informacji, jakie posiadali, wynikało, że w miasteczku tym nie ma Niemców. Któż to więc mógł być? Któż to szedł? Chyba pijani. Może tylko udają pijanych. Nie przyspieszamy kroku. Liczymy na to, że skręcą gdzieś w boczną ulicę. Ściskam w pięści nóż i staram się na siłę przekonać siebie samego, że potrafię go użyć. Czujemy ich na swoich plecach. Kazik odwraca się energicznie i nie mając żadnych wątpliwości, że są Francuzami, wyraża brutalnie po niemiecku zdziwienie, co robią o tej porze na ulicy. Stanęli jak wryci. Istotnie nasze ciemno-błękitne mundury musiały zaskoczyć i upewnić osobników, że mają do czynienia z jakimś patrolem niemieckim. Przepraszając i życząc nam dobrej nocy, wycofali się. Po opuszczeniu murów miasteczka dalszą drogę odbyliśmy prawie biegiem.
Już z daleka spostrzegliśmy światełko młyna, do którego polecono nam dotrzeć. Tu zastaliśmy całą załogę. Powitanie było serdeczne, stęskniliśmy się bardzo. W tym to młynie nastąpiło zdjęcie mundurów i zamienienie ich na cywilne łachy. Żadnych dokumentów niestety nam nie dano. Samochód ruszył. Duży kryty wóz do przewożenia beczek z benzyną. Oczywiście beczek z niemiecką benzyną dla niemieckich wojsk. Przednia jego szyba oblepiona jest najbardziej oficjalnymi przepustkami, ze swastyką i bez. Prawdopodobnie sam marszałek niemieckiego lotnictwa oryginalniejszych zaświadczeń nie posiada. Podglądamy Francję przez małe szpary, siedząc w brezentowej budzie samochodu. Dziwne uczucie. Oto w tej chwili mijamy idący szosą oddział wojskowy. Widzimy ich twarze. Tu znów na skrzyżowaniu dróg francuski policjant usiłuje zatrzymać nasz wóz. Szofer wie, że nie wolno mu stanąć. Przyciska pedał gazu, robi ostry skręt i sylwetka zdenerwowanego policjanta rozpływa się w chmurze pyłu. Zapisze numer. I tak numer zmienia się bardzo często. Niech zapisuje. Wstaje ranek. Przepiękny krajobraz południowej Francji pławi się w pierwszych promieniach słońca. Obsypane owocami sady, sierpień, starannie utrzymane winnice, coraz bardziej pofałdowana ziemia i spokój. Jakiś przedziwny spokój, który nas aż razi. Tak, razi. Jesteśmy zmęczeni wojną. Tęsknimy podświadomie do tej właśnie ciszy wiejskich zagród czy miejskich domów. Do tego życia, które obserwujemy w tej chwili, odziani w łachmany, syceni niepewnością dnia jutrzejszego, ba, następnej godziny. Dlaczego udziałem naszym jest ciągła tułaczka, jakieś chroniczne tułactwo? Zgrzyt hamulców. Wjeżdżamy w cudną zieleń parku. Samochód staje, otwiera się buda. Oszałamia zapach świeżego powietrza. Teraz dopiero przy dziennym świetle widzimy, że wyglądem swoim, ubiór i zarost twarzy możemy przestraszyć najbardziej opanowane istoty. Trema wzrosła, gdy stwierdziliśmy, że przed gankiem dworku w gronie osób, które wyległy na spotkanie, nie brak przedstawicielek płci pięknej. Specjalnie trudną sytuację miał Jasio. Gdy przedstawiono go jako dowódcę załogi, starał się kurczyć i skracać, by jak najbardziej zatrzeć przykrótkie rozmiary cywilnych spodni. Właściciele dworu okazali pełną wyrozumiałość i gorącym przyjęciem przełamali naszą wstydliwość z powodu wyjątkowo niedopasowanej garderoby. Już po kilku godzinach, rozgrzani doskonałym winem i serdeczną atmosferą domu, czuliśmy się świetnie. Był to niewątpliwie pierwszy moment od chwili zestrzelenia, w którym zapomnieliśmy o wszystkich swoich kłopotach. Pierwsze odprężenie nerwów. Miłe wnętrze dworku, suto zastawiony stół, czarujące towarzystwo, słowem tak jak w filmie. Nawet, kto wie, czy nie zakwitnie jakiś flirt. Oto Roman, chłop wyjątkowo kochliwy, prowadzi bardzo ożywioną konwersację ze swoją partnerką, czarnooką, młodą istotą. Gdy mu braknie słów, uzupełnia rozmowę sentymentalnym spojrzeniem. Taki już jest nasz Romcio. Zabawicie tu, panowie, kilka dni i ruszycie dalej w góry. Proszę tymczasem wypoczywać i dobrze się odżywiać. Czeka was forsowny marsz przez Pireneje. Dowiadujemy się również od pana domu, że gościł już u siebie Polaków. Bardzo mile tych lotników wspomina. Roman dowiedział się właśnie, że ma groźnego konkurenta w osobie Stasia, myśliwskiego pilota z dywizjonu 303. Był u nich 2 miesiące temu. On to najprawdopodobniej porwał małe serce, po które Roman chce sięgnąć. Jak będziecie panowie w Anglii, powiedzcie, że bardzo czekamy na obiecane odwiedziny Stacha. Chcielibyśmy was wszystkich widzieć tu jak najszybciej, w innych oczywiście warunkach niż w tej chwili. Pierwszy dzień pobytu zamknął wieczorny koncert fortepianowy. Czarnookie dziewczę wypełniło ściany dworku chopinowskimi mazurkami, etiudami, polonezami. Wieczornego koncertu, słuchanego ze wzruszeniem i zainteresowaniem w tak przedziwnych warunkach, nie powstydziłby się żaden reżyser filmowy. Dla nas, przywykłych do precyzji lotów operacyjnych, powolne metody działania organizacji podziemnej, która przeszło miesiąc trzyma już załogę w swych opiekuńczych rękach, pozostawiały dużo do życzenia. Cóż z tego, że po tym miesiącu przybliżyliśmy się o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów do gór? Cóż z tego, że siedzimy w doskonałych warunkach, otoczeni okazami najwspanialszych drzew owocowych, że pięknie położony majątek jest uroczym miejscem, jakie można sobie wymarzyć na spędzenie urlopu, że niebo jest tak pogodne, a ludzie tak życzliwi, jak nigdy dotąd. Nas to już wszystko nie bawi. A tu każdego dnia, po kilka razy dziennie, słyszymy okropne słowo demain, jutro.
Chodzimy po pięknym parku, ale wzrok biegnie na widoczną w dolinie drogę na południe. Siedzimy przy stole, silimy się na jakieś rozmówki z domownikami, ale oni czują, że to jest jakieś wymuszone, nieszczere. Każdy posiłek, każde zetknięcie z panem domu kończy się serią pytań, na które otrzymujemy zawsze jednym tonem wypowiadane słowo – jutro. W takim nastroju upłynął cały wrzesień. Wreszcie postanowiliśmy sprawę postawić na ostrzu noża. Widocznie brak im kompletu do wigilijnego stołu i dlatego chcą nas przetrzymać do Bożego Narodzenia. Ale ten numer nie przejdzie. Jeszcze dziś będę miał wyczerpującą rozmowę z majorem. Zaproponuję, żeby pozwolił nam iść na własną rękę. No pewnie, jak dadzą granaty i trochę żarcia. A po co ci żarcie? Mało to winnic po drodze. Już sam pomysł Jasia, żeby koniecznie rozmówić się z panem Michelem, poprawił nasze humory. Kazik na przykład w ten sposób zaczął pocieszać Jasia. Nie martw się, chłopie, wrócisz do Anglii i dowiesz się, że córka wyszła za mąż. A tak, tak, panny szybko dojrzewają. Poleciałeś w dniu jej urodzin, a przy pomocy organizacji zdążysz wrócić na ślub. Sposobność rozmowy z majorem nadarzyła się bardzo szybko. Pan Michel, weteran tamtej wojny światowej, a dziś szef ruchu oporu na rejon podgórski, uśmiechnął się pod wąsem, widząc nasze poważne, groźne twarze. Panie majorze, zaczął Jasio, rozumiemy doskonale, że organizacja ma szereg poważniejszych kłopotów i zmartwień niż to, czy naszej załodze uda się szybko przedostać przez Pireneje, czy też nie. Rozumiemy również, że panowie narażają życie, udzielając nam pomocy. Chcemy sprawę ułatwić. Pójdziemy sami, zachowując jak najlepsze o Francji wspomnienia. Dajcie nam tylko granaty i pozwólcie iść na własną rękę. Poradzimy sobie. Major długo milczał. Moi drodzy chłopcy, rozumiem wasze zniecierpliwienie. Dziwiłbym się, gdyby było inaczej. Wiem o troskach waszego dowódcy, pana Jana. Wiem doskonale o tym, że tęsknicie do swoich kolegów, którzy latają nad Polskę. Zaszły jednak okoliczności, które zmusiły nas do przerwania na pewien czas akcji przerzutowej. Coś gdzieś się wydało, ktoś kogoś wsypał i trzeba przeczekać. Na pocieszenie powiem wam, że już trzeci dzień po zestrzeleniu przekazaliśmy do Anglii wiadomość z dokładnym opisem wypadku. Zapewniliśmy bazę, że jesteście zdrowi i że cało przetransportujemy was do Anglii. Żona pana Jasia na pewno wie już o tym i czeka w dobrym nastroju. Bardzo jestem za to wdzięczny. Jeśli chodzi o propozycję postawioną przez panów, muszę ją aprobować. Jeden tylko warunek. Pozwolę wam iść na własną rękę, ale dopiero za 3 dni. Zgoda? Zgoda. Ale dlaczego pan major tak znacząco uśmiecha się? Zapytał Kazik. Zawsze w chwilach podejmowania trudnych decyzji uśmiechałem się. Przy kolacji poza gronem stałych domowników towarzyszy nam parę osób z sąsiedniego miasteczka. Jest wśród nich komendant policji francuskiej, lekarz, młoda nauczycielka. W przyjemnym nastroju spożywamy kolację i oto nagle przed dom zajeżdżają samochody. Głuchy ich warkot zelektryzował całe towarzystwo. Po chwili nasłuchiwania pan Michel wybiegł na ganek. Do pokoju wpada 3 młodych, roześmianych ludzi. Kierują się w naszą stronę i serdecznie ściskają ręce. My po panów. Wszyscy obecni spoglądają na nas przyjaźnie, a pan Michel zwraca się do Kazia, który nie ochłonął jeszcze z wrażenia. Czy rozumie pan teraz, dlaczego uśmiechałem się, pozwalając wam iść na własną rękę i dlaczego przy dzisiejszej kolacji są goście z miasteczka? Otóż przez miniony miesiąc waszego pobytu oni właśnie, wszyscy tu obecni, czuwali, żebyście mogli spokojnie spać i swobodnie poruszać się po tym terenie. Dziś przyszli was pożegnać i pożegnać się z wami. I mogę wam teraz powiedzieć, że ruszacie dziś, a nie jak do tej pory zawsze mówiłem, jutro. Właśnie dziś. Życzymy pomyślności. Niech żyje Polska. Żegnaliśmy się długo. W ostatnich kilku latach ciągle żegnaliśmy się z kimś. Za 3 godziny staniemy w górach i, jak nas zapewniono, po kilku dniach przedostaniemy się do Hiszpanii. Samochód zatrzymał się na górskiej drodze. Zeszliśmy w wąwóz i tu przedstawiono nas czekającemu na grupę przewodnikowi. Mały, o chłopięcej twarzy Hiszpan, źle mówiący po francusku, zdziwił się bardzo, że nie zaopatrzono nas w odpowiednie obuwie. W tych szmacianych sandałach nie będzie wam wygodnie iść, zauważył na wstępie. Pójdziemy nawet boso, byle już dostać się na tamtą stronę, odpowiedział mu Janek. Zaczął się forsowny marsz. Ciemna noc utrudnia poruszanie się w skalistym terenie. Jesteśmy jednak pełni zapału
i ostre tempo narzucone przez przewodnika wcale nas nie martwi. Po 4 godzinach pierwszy postój. Teraz, proszę panów, na następnym odcinku musicie zachowywać kompletną ciszę. Będziemy omijać niemiecki posterunek. Ruszamy. W kotlinie, nad którą przekradamy się, w tej chwili migają światełka. Z zazdrością spoglądamy w stronę drzemiącego miasta. Przewodnik daje znak, że zbliżamy się do zapowiedzianego posterunku. 200 metrów przed nami, z lewej strony, oświetlony rzęsiście dom. W jego oknach od czasu do czasu przesuwają się sylwetki w mundurach. Co parę chwil przylegamy do ziemi. Pierwszy prawdziwy dreszcz emocji od chwili zestrzelenia. Przedzieramy się przez ogród pełen słoneczników. Niepokoi szum badyli, ręka ściska granat. Dzieli nas od wroga zaledwie 50 metrów. Dokoła ujadają psy. Wreszcie z ulgą zostawiamy oświetlone okna poza sobą. Pierwsze niebezpieczeństwo minęło. Powoli w mrokach nocy rozpływają się światła miasteczka. Przed nami piętrzą się skaliste ściany gór. O świcie zatrzymaliśmy się na dłuższy postój. Teraz dopiero widzimy, że pomysł przejścia Pirenejów na własną rękę bez przewodnika był iście szaleńczy. Z żywności, w którą zaopatrzono nas na kilka dni, nic prawie nie zostało. Czy będzie można coś dostać do zjedzenia po drodze? Pytamy przewodnika. Tak, już jutro zatrzymamy się w małej wiosce, gdzie odpoczniemy, dobrze wyśpimy się i ruszymy dalej. Przyjacielu, używaj jakich chcesz terminów, tylko nie mów tego przeklętego słowa jutro, wtrącił Roman. Przewodnik uśmiechnął się, podobnie jak major Michel. Ruszamy. Po tym pierwszym, dłuższym wypoczynku okazało się jednak, że łapcie stanowczo nie są obuwiem nadającym się do marszu w górach. Z zimnem jeszcze sobie jakoś radzimy, ale nogi... Wieczorem docieramy do jakichś owczych zagród. Gościnne stworzenia w przeczuciu naszej wizyty nockę spędzały na halach, to też skorzystaliśmy z ich pomieszczenia. Przed wyjściem na halę zostawiły one dużo gnoju i wszy. Zwaliliśmy się na ten gnój i spaliśmy twardym snem. Wszy nie. Rano przewodnik wygrzewał spory kawał sera owczego i posiliwszy się, ruszyliśmy dalej. Wsi, o której wspominał, nie spotkaliśmy ani drugiego, ani trzeciego dnia. Nie było jej w ogóle. Coraz trudniejszy stawał się grunt pod nogami, coraz bardziej dawał się we znaki głód i zmęczenie. Zmęczenie w końcu zaczęło się przeradzać w obojętność. Gdy przewodnik wskazywał jakiś punkt i uprzedzał, że może być tam patrol niemiecki, nie robiło to już na nas wrażenia. Człowiek szedł, w okresach wypoczynku walił się na ziemię, drzemał i znów wstawał i znów szedł. Straciliśmy rachubę czasu. Wiedzieliśmy tylko, że to trwa już bardzo długo, że pokaleczone nogi są coraz bardziej leniwe, a oczy coraz bardziej czerwone ze zmęczenia. Spotkaliśmy przemytnika. Szedł stamtąd, dokąd my zmierzaliśmy, z Andorry. Powiedział, że spadł śnieg i że droga jest bardzo ciężka. A kiedy będziemy w Andorze? Jak ostro pójdziecie? Może jutro. Więc szliśmy ostro, już nie siłą mięśni, ale woli. Noce są bardzo ciemne. Raz po raz człowiek zahacza o jakieś pnie, ostre kamienie, włazi w wodę. W dzień jeszcze gorzej, bo widzi. Tak, ciągle widzi wyrastające na horyzoncie nowe grzbiety skał i słyszy zapewnienia przewodnika, że już za tym grzbietem Andorra, a tam hotel, dobre jedzenie, długi postój. Niebo ugina się pod ciężarem chmur. Spada ulewny deszcz. Grzmoty toczą się posępnie w tej ciemności i rozmnażają się szaleńcze echa. Zasłonę nocy rozdzierają błyskawice. W ich blasku korowód przygarbionych, ociekających wodą postaci przypomina wędrówkę zabłąkanych widm. Zbolałe nogi ślizgają się po błocie, wzrok utkwiony w pięty poprzednika, a myśl przedziera się do zapowiedzianej Andorry. Pożera kawały choćby suchego chleba, pieści się widokiem jakiegoś barłogu i już wypoczywa. Jakoś raźniej nogom i myślom. Deszcz ustał. Zapowiadane 2 godziny wydłużyły się w 6. Tak samo jak kilkudniowy marsz przez Pireneje wydłużył się na razie w dni 11. 11 dni i nocy, a Andorry ciągle nie widać. Jeszcze tylko przejdziemy ten grzbiet i już koniec. A tu znów za tym szczytem wyrasta nowy, potężniejszy, a za nim następny. 13 dnia wyczerpani do reszty stanęliśmy u podnóża ośnieżonej góry. Przewodnik pierwszy raz dał słowo, że za jej grzbietem jest już Republika Andorra. Spoglądamy na ten śnieg i na strzępy naszych łapci. Ruszamy. Zbocze jest dość strome, a śnieg przykrywa zdradliwe, ostre, raniące nogi kamienie.
Jeżeli w jakimś lokalu zobaczę obraz gór, zdemoluję lokal, powiedział uroczyście Kazik. Jesteśmy coraz bliżej szczytu. Zaczyna się wyścig. Tym razem przewodnik zostaje za nami. Jak nas oszukał, nie idę dalej. A co, może wrócisz? Jeszcze kilka metrów. Już. Zgadza się z mapą. Andorra, panowie. Patrzcie, z lewej ten właśnie szczyt, a tu kotlina. 12:30 przekraczamy granicę francuską. Nikt już nie prosił o chwilę wypoczynku. Zbiegaliśmy teraz pełni nowych sił w dół. Przed nami rozciąga się zielona, skąpana w słońcu kotlina. Z daleka widzimy pierwsze sylwetki zabudowań. Przed wieczorem stanęliśmy w luksusowym hotelu z obsługą władającą wszystkimi niemal językami świata, z doskonałą kuchnią i obficie zaopatrzonym w trunki bufetem. Cóż to za dziwny kraj. Nikt właściwie nie wie, ilu mieszkańców ta republika liczy. Wiadomo tylko, że wszyscy oni zajmują się przemytem i że żaden mieszkaniec uczciwą pracą się nie para. Niczego w kraju tym nie brak. Brak tylko uczciwości. Właściciel hotelu, opłacany sowicie przez Anglików za goszczenie takich jak my rozbitków, czyni wszystko, aby nawet tych obdartych i wygłodzonych ludzi wykorzystać do maksimum. Tu właśnie na dożywianie się ekstra poszły nasze wieczne pióra, pamiątkowe złote krzyżyki, zegarki, papierośnice. Za bezcen, za dodatkową porcję chleba czy mięsa. I kto by przypuszczał, że ta upajająca muzyka taneczna i miły głos spikerki, z lubością słuchany na całym świecie, płynie z takiego kraju. Po 4 dniach pobytu w Andorze o zmroku ruszyliśmy dalej. Nowy przewodnik, który miał nas dostarczyć do najbliższego konsulatu angielskiego po stronie hiszpańskiej, zapewniał, że za 2 dni będziemy na miejscu. Znów zaczął się marsz, nie mniej męczący od poprzedniego. Świadomość jednak, że zbliżamy się do kresu wędrówki, dopingowała znakomicie. Na 5 dzień dotarliśmy w komplecie do małej hiszpańskiej wioski. Dalszą drogę odbywaliśmy pojedynczo. Z chwilą dotknięcia klamki drzwi konsulatu brytyjskiego znikła obawa internowania, a obawa była uzasadniona. Słyszeliśmy bowiem od kolegów, którzy wpadli w ręce policji hiszpańskiej i odsiadywali w karnych obozach po kilka czy kilkanaście tygodni, że obchodzono się z nimi bardzo brutalnie. Powszechną tajemnicą było, że złapanych Polaków powierzano strażnikom niemieckim, którzy zajmowali w tych obozach kierownicze stanowiska. Z okrutnego traktowania jeńców polskich słynął obóz w Mirandzie. Udało się nam jednak szczęśliwie ominąć przyjemność kontaktu z policją. A w takim kraju jak Hiszpania, w kraju wybitnie policyjnym, nie jest to rzeczą łatwą. Smutny kraj. Dosłownie co parę kroków snują się uzbrojone patrole. Sterczą dokoła kikuty spalonych domów, zwalonych mostów, ślady wojny domowej. Ludzie najbiedniejsi, cierpiący głód i nędzę, republikanie, okazują nam życzliwość i udzielają pomocy. Rozmawiam z lekarzem, który ukrywa się na wsi już od 4 lat pod zmienionym nazwiskiem, bez możliwości nawiązania kontaktu z rodziną. Walczył po stronie czerwonych, teraz musi się ukrywać. Widzi pan, dla nas wojna jeszcze nie skończyła się. Skończy się, gdy odejdzie Franco, gdy otworzą wrota więzień i wypuszczone zostaną setki tysięcy ludzi. Z Barcelony do Madrytu jedziemy otwartym samochodem ambasady brytyjskiej. Co kilka kilometrów mijamy mury więzienne, ogrodzone drutem obozy koncentracyjne, gromady pędzonych na roboty więźniów. Przejeżdżamy przez znane z komunikatów wojny domowej miasta i miasteczka. Cmentarze, na których pochowani są biali. Za ogrodzeniem cmentarnym liczniejsze, często zaniedbane mogiły czerwonych. Patrząc na cmentarze, więzienia, obozy, groźne patrole policji, uczyliśmy się prawdy o Hiszpanii. Rozmawiając z ludźmi, pojmowaliśmy wypełniającą ich serca gorycz. Madryt, lśniący neonami Madryt. Odwykliśmy już od widoku miast niezaciemnionych. Pełną piersią odetchnęliśmy w ambasadzie brytyjskiej. Czekała nas gorąca kąpiel, komplety czystej bielizny, ubrań, obuwia. Z jakże wielką przyjemnością piliśmy herbatę, przyrządzoną po angielsku, tradycyjne cup of tea, która w Anglii niezbyt nam smakowała. Na wspólnej sali, gdzie przebywają zestrzeleńcy, nadciągający tu najprzeróżniejszymi drogami, nastrój iście rodzinny. Gospodarzem sali jest wysoki, szczupły Kanadyjczyk Teddy, niepozornie wyglądający młody chłopak. Jak się dowiadujemy, lokal ten odwiedza już 2 raz. Major Teddy, dowódca angielskiego dywizjonu myśliwskiego, mający na rozkładzie 9 maszyn niemieckich, był już raz zestrzelony, 6 miesięcy temu. Wracał tą samą drogą, którą przebyła nasza załoga.
Po drugim jednak zestrzeleniu powiedział, że nie lubi gór i przeszwarcował się przez Portugalię, wybrzeżem morskim. Zajęło mu to zaledwie 2 tygodnie czasu. Widzicie? Odezwał się Kazik. Mówiłem wam. Istotnie, plan ucieczki, jaki proponował Kazik, przewidywał Portugalię. Na drugi raz usłuchamy ciebie, Kaziu. O nie, bracie, nie ma głupich. Już dosyć latania. Teraz człowiek zabierze się na furę z sianem, zaprzężoną w 2 koniki i wolno, wolno, wio! W najgorszym wypadku rower, ale samolot nigdy. Najbardziej tajemniczym człowiekiem z tej międzynarodowej paczki był Scott Willy. Mówił mało, a najmniej o swoich lotach bojowych. Jako 20-latek porzucił pracę mechanika samochodowego i zgłosił się ochotniczo do lotnictwa. Kiedy Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Rzeszy Niemieckiej, Willy był już w szkole strzelców pokładowych. Od początku brał udział we wszystkich fazach bombardowania Niemiec. Najpierw zrzucił tony ulotek, później, kiedy wojna rozgorzała na dobre, latał jako strzelec na Wellingtonach, a po dodatkowym przeszkoleniu jako bombardier na Lancasterach. Kiedyś tam wymknęło mu się, że był 2 razy nad Polską i wtedy, przyciśnięty przez nas do muru, zaczął opowiadać. Najbardziej pamiętam mój drugi Gdańsk. Polecieliśmy na minowanie Zatoki Gdańskiej. Inne maszyny miały jednocześnie bombardować sam port. Lot do celu był spokojny. Znałem już na pamięć charakterystyczne linie niemieckich i duńskich wybrzeży. Ponieważ widoczność była dobra, lecieliśmy na mapę. Idąc na cel między Szwecją a Niemcami, przeskoczyliśmy bez przeszkód Jutlandię. Naszym ostatnim punktem orientacyjnym w terenie był Hel. Weszliśmy na wody Zatoki. Odnalezienie miejsca, w którym miały spocząć miny, nie nastręczało żadnych trudności. Ogień artyleryjski Gdańska i Gdyni ułatwiał nam znacznie orientację. Boże, jakże zazdrościliśmy mu, że tak niedawno widział Gdynię, Hel, Gdańsk. Gdynia swym ciężkim ogniem przypominała mi niektóre cele na wybrzeżu niemieckim. Była broniona bardzo silnie, podobnie jak Rostock czy Hamburg w naszych początkowych wyprawach na te porty. Obrona Gdańska wspierana była ciężkimi działaniami okrętów wojennych stojących w porcie. Podczas gdy bomby innych naszych maszyn sypały się na stocznię gdańską i składy amunicji, podeszliśmy do zrzucenia min. Zrzut poszedł ładnie i z ulgą wzięliśmy kurs na północ. Nagle pilot robi gwałtowny skręt i kładzie maszynę na prawe skrzydło. I oto widzimy, jak w naszym kierunku cholernie celnie sunie kolorowy sznur kiełbasek. Dostaliśmy w okolicę lewego zewnętrznego silnika. Maszyna mocno drgnęła, a spod lewego silnika poszła wstęga dymu. Pilot odciął oczywiście paliwo od płonącego silnika. Lecąc teraz już tylko na 3 silnikach, minęliśmy półwysep Helski, biorąc kurs na zachód. Po godzinie lotu zegary paliwowe wskazywały, że nie ma mowy o dociągnięciu do najbliższego chociażby punktu na wybrzeżu angielskim. Postanowiliśmy więc lądować w Szwecji. A wiecie, jak przykro decydować się na siadanie w obcym, choćby nawet neutralnym kraju. Radiotelegrafista dostał polecenie przygotowania depeszy do bazy, że musimy przymusowo siadać w Szwecji i wtedy, gdy spojrzałem na zegary paliwowe, okazało się, że wskazują one ten sam poziom paliwa, co przed godziną. Sytuacja wyjaśniła się. Pocisk uszkodził zegary, a nie zbiorniki. Szczęśliwie dociągnęliśmy do bazy na 3 silnikach, a to przecież kawał drogi. Był to mój 61. lot operacyjny. 61? To ile ich już ma teraz? Teraz wyskoczyłem nad Francją z palącego się Lancastera w czasie swego 73. lotu, zakończył skromnie Willy. Uroczy krępy Szkot chociaż na chwilę przybliżył nam smak wiatru znad naszego Bałtyku. Ale wracajmy do Janowej załogi, której przygoda właściwie kończy się. Teraz już wszystko idzie normalnym biegiem. Z Madrytu do Gibraltaru jedziemy wygodnie pociągiem. W Gibraltarze wdziewamy z radością mundury lotnicze, mieszkamy w kasynie i czekamy na samolot do Anglii. Po 8 godzinach lotu, tym razem w charakterze pasażerów, wylądowaliśmy na jednym z lotnisk w Wielkiej Brytanii. A tu niespodzianka. Niespodzianka szczególnie bolesna dla Jasia. Mamy się stawić natychmiast w jednym z budynków Ministerstwa Lotnictwa. Dobrze, ale ja chciałbym zobaczyć żonę i dziecko. Panowie rozumieją, dziecko, którego jeszcze nie widziałem. Żona jest powiadomiona o pańskim powrocie. Zobaczy ją pan jutro albo pojutrze. Najpierw służba. Podjeżdżamy do hotelu, przed którym wita nas uśmiechnięty wartownik i prosi do środka.
Służbowy oficer informuje, że jest przygotowana kolacja, następnie mamy się wyspać, a jutro o 8 rano zameldować się w pokoju numer 5. Ponowna prośba Jasia o przepustkę, choćby na 2 godziny, zostaje odrzucona grzecznym, ale treściwym sorry. Na drugi dzień w pokoju numer 5 spędziliśmy kilka godzin. Najpierw pisanie szczegółowego raportu o przebiegu zdarzeń od startu w dniu 16 sierpnia do chwili zameldowania się na lotnisku w Gibraltarze. Po sporządzeniu takiego raportu każdy pisał oddzielnie i nie można było porozumiewać się. Okazało się, że wszystko jest zgodne z komunikatami, jakie napływały do tej oto placówki wywiadu już od dnia 17 sierpnia. Bagatelka. Na drugi dzień po zestrzeleniu wiedzieli o każdym naszym kroku. Po załatwieniu tych formalności wręczono nam nowe legitymacje z nowymi fotografiami zrobionymi kilka dni temu w Gibraltarze. Teraz proszę pobrać przygotowane u płatnika pieniądze i kartę na miesięczny urlop. Panowie są wolni. Życzymy przyjemnego wypoczynku. Jeśli chcecie gdzieś teraz pojechać, na dole stoi samochód. Bardzo proszę. Wychodzimy. Patrzcie, krzyczy nieprzytomnie Roman. Rudzielec za kierownicą. Szczęście! Faktycznie, szoferka użyczonego nam samochodu potrząsa zalotnie złotą główką. Panowie, dokąd? Do naszej córki, siostro, na Baker Street. Wpadamy do domu z takim szumem, iż wszyscy prawie lokatorzy sąsiednich mieszkań wyskoczyli na korytarz i oniemieli z podziwu, że zaledwie 7 ludzi potrafi narobić tyle zamieszania. Córa miała 3 miesiące i powitała swoją załogę uśmiechem szczęśliwego dziecka. Kiedy po zakończeniu wojny postanowiłem wrócić do Polski, przed odlotem z Anglii odwiedziłem cmentarz w Newark. Jest to miejsce spoczynku polskich lotników. W niedalekim sąsiedztwie Newark stacjonowały nasze dywizjony lotnicze. Często więc udawaliśmy się na ten cmentarz w pogrzebowym orszaku. Małe miasteczko przywykło do widoku smutnych uroczystości. Z miesiąca na miesiąc rozrastały się na dużej przestrzeni drewniane krzyże z biało-czerwonymi szachownicami i napisami głoszącymi, że ten a ten z dywizjonu lotnictwa polskiego zginął w dniu. Ilekroć stałem na cmentarzu Newark, myślałem o tym, że chyba nie znają ci, których tu złożono, wiecznego spoczynku, że ta ziemia musi bardzo ich przygniatać, że pragną, jak i my, żyjący, najrychlejszego powrotu do Polski. Gdy na Londyn spadały niemieckie bomby, polscy piloci myśliwscy chwalebnie bronili angielskiego nieba. Gdy przyszedł czas bombowych wypraw na Niemcy, i tym razem udział nasz był chyba ponad siły. Rósł wśród Anglików podziw dla Polaków. Nasze szeregi malały, ale rosła gwałtownie ilość mogił na cmentarzu Newark, w kanale La Manche, na ziemiach Europy, Afryki, w wodach Pacyfiku, Morza Północnego, Atlantyku. Są wartości, których nie da się przeliczyć na złoto. W sierpniu 1945 roku przyleciałem nad Warszawę, której prawie nie było. Widziałem najbardziej zniszczone obiekty III Rzeszy. Przywoziłem własnoręcznie wykonane zdjęcia lotnicze zbombardowanych celów nieprzyjacielskich. Nie wyobrażałem sobie jednak, że tak może nie być milionowego miasta, jak wówczas nie było Warszawy. Kiedy konfrontuję ten obraz z Warszawą dzisiejszą, szczęśliwy jestem, że dane mi było wrócić i tu już ponad ćwierć wieku pracować.